Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym live. Mam nadzieję, że nas widać, słychać, że wszystko działa. Ja sobie sprawdzam. No, jest sporo osób, także myślę, że ahoj przygodo. Tak, jesteśmy. Dobrze. Moim gościem Marek Szyryk. Miałem zapowiedzieć dosyć prosto, więc będzie prosto. Fotograf, członek SPAF-u, artysta przede wszystkim. Wykładowca i chyba to z pasją też robisz. Nie wiem, co jest najważniejsze. No i też pisarz. Ostatnio to będziemy o tym mówić, bo książki są. Jest to namacalne i nie wiem, od czego zacząć, ale zaczniemy standardowo. Cześć. Cześć. Dobry wieczór. Dzień dobry. Cześć jeszcze raz. Mieliśmy zacząć od początku, ale możemy nawet od końca, bo dzisiaj byłem niestety na pogrzebie o godzinie 12 i już wiem, jak będzie wyglądał mój koniec. Zażyczę sobie bardzo prostą tablicę z napisem fotograf. Myślę, że to będzie najpiękniejsze zwieńczenie całego mojego życia, doświadczania go od samego początku, a początki są bardzo takie normalne, tradycyjne i często spotykane. Jest sytuacja, gdzie mały Marek ma 10 lat, ginie mu ojciec w wypadku samochodowym i na pocieszenie dostaje od mojego wujka aparat Smiena 8, kilka filmów. Za tydzień zostaje przyniesiony powiększalnik betanowa, kilka kuwet i zaczyna się moja historia, zaczyna się zasłanianie okien kocami, kopiowanie, przyklejanie zdjęć na szybę i ta zachłanność trwa już od 78 roku do dzisiaj i nie widzę, żeby się miała skończyć. No, od 78 roku, to ja byłem bardzo malutki wtedy. Zacząłem 10 lat później, ale moja przygoda była bardzo podobna, bo w tamtym czasie, jeśli chcieliśmy robić zdjęcia, trzeba było wywoływać, trzeba było mieć powiększalnik, zamykać się w łazience i robić po prostu samemu zdjęcia, no bo oddawanie zdjęć do takiego zakładu fotograficznego, no to było kosztowne. Zresztą ciągnęła nas ta pasja. Co było fajniejsze? Powiedz, Marek, to jest właśnie takie pytanie, które powinienem zadawać wszystkim fotografom, którzy zaczynali w czasach analogowych. Co według Ciebie było ciekawsze w procesie technicznym? Czy fotografowanie, czy siedzenie w ciemni i patrzenie, jak ten obraz się pojawia? Myślę, że jednak fotografowanie. Ten sam moment dostrzeżenia jakiejś specyficznej aury miejsca albo jakiejś treści, zderzenia barw, faktur i tak dalej. To wszystko, co tworzy różne rodzaje fotografii, jest najważniejsze. To zobaczenie, ustrzelenie. My przecież ten aparat często traktujemy jako broń. My strzelamy, zresztą tak się mówi, strzelić fotkę. My po prostu musimy upolować ten kadr, zbudować go, wychodzić, zrobić instalację i tak dalej, i tak dalej. To jest najważniejsze. Cała reszta jest mniej lub bardziej, to zależy od człowieka, przyjemniejszym takim zadaniem, czysto rzemieślniczym, którego można się nauczyć, bo to jest proste. Jeszcze w ciemni analogowej jest to prostsze niż w ciemni cyfrowej, natomiast sama ta warstwa, ta pierwsza, główna, zobaczenia, zbudowania sensu, przekazu jakiegoś dla człowieka, żeby mu coś zaproponować, jest tutaj prymarna i nie można jakby powiedzieć, że jest nieistotna. To nie jest takie łomograficzne strzelanie z biodra, bo to też musi mieć jakiś sens, tylko to jest bardzo trudny, uciążliwy, mozolny proces budowania swojej wizji fotografii, którą chce się komuś zaproponować. A na początku jak było? Czy po prostu byłeś reportażystą, robiłeś zdjęcia swoim rodzinie, swoim znajomym, czy szukałeś czegoś swojego, chciałeś coś w jakiś sposób opowiedzieć? No tutaj akurat zatoczyłem bardzo duże koło, bo kilka lat temu skanując stare negatywy, które miałem wszystkie, żeby zrobić kilka skanów zdjęć babci, za którą wciąż tęsknię, zobaczyłem, że gdzieś obok są takie fotografie, których wtedy nie odbiłem na małych karteczkach papieru, nie przekleiłem je na szybę, które się nie przekleiły albo odskoczyły. I zobaczyłem, że mam zarejestrowany świat, który był mi najbliższy. Ja zacząłem fotografować mając lat 10 i fotografowałem świat, który był mi najbliższy, najbardziej znany. Muszę się przyznać, że kiedyś bardzo
się jąkałem bardziej niż teraz. I żeby pokonać odległość do drugiego człowieka, do mojego kolegi, musiałem do niego podejść. Robiłem to zupełnie naturalnie z aparatem, wkupywałem się w ich łaski, dając im później odbitki. I tak zaczęła się moja fotografia, która skończyła się tym, że zrobiłem bardzo dużą wystawę, skopiowałem z około 150 negatywów zrobionych w wieku, kiedy miałem 10 do 16 lat, robionych dwoma aparatami, aparatem Smiena i aparatem Zenit, obydwa bardzo dobre i bardzo przyzwoite, a nade wszystko byłem blisko, byłem metr, półtora, dwa od tego, co się działo, od moich rówieśników. Nie miałem żadnej świadomości fotograficznej, twórczej. Byłem tylko i wyłącznie instynktem. Robiłem to, żeby robić. I po latach widzę, że nawet takie może ślepe robienie, namiętne, kompulsywne, wydało jakiś owoc. Ten zestaw wyszedł w takiej wystawie o pięknie życia. Mamy tutaj też kilka fotografii przygotowanych. Pokażę tak z bliska, troszkę się odbija światło, ale tak to mniej więcej wygląda. I pokażemy zdjęcia. I teraz po latach, gdy moja świadomość jest już inna, gdzie obejrzałem kilkadziesiąt tysięcy, setek tysięcy czy milionów fotografii, kiedy potrafię rozróżnić, co jest lepsze, a co jest troszkę mniej lepsze, widzę, że przez zupełny przypadek zostałem obdarzony taką mocą sfotografowania świata, który jest pełen wolności, radości życia, celebrowania zwykłych chwil moich rówieśników. I wtedy, jak patrzę na te negatywy, to widzę cztery fotografie, które są na odcinku negatywu, który ma ich sześć. Aparaty, które nie trzaskały seriami. To było absolutne, intuicyjne fotografowanie za jednym naciśnięciem, który jeszcze w przypadku aparatu Zenit jest dość opóźniony. Natomiast, jak widać, chyba można było. I bardzo cieszy mnie ten powrót do tych fotografii, do mojego dzieciństwa i to, że moje życie zatoczyło koło i znowu się bardzo dobrze czując, mając małoobrazkowy aparat na piersi, to jest mi po prostu z tym dobrze. To taka trochę beztroska fotografia i no, taki hołd pięknu życia. I nie bałeś się pokazywania takich fotografii, które nie są perfekcyjne, no bo w pewnym momencie stajesz się jakby zawodowym fotografem i oczekuje się czegoś niesamowicie mocnego. A tak jak napisałem właśnie w zapowiedzi naszej rozmowy, ty celebrujesz życie, ty cieszysz się życiem, właśnie pięknem życia i no właśnie, ja sobie sam już odpowiadam na to pytanie. No to ja odpowiem. Ja sam zaproponowałem taki tytuł doświadczanie, bo to, że jestem fotografem, to jest dla mnie rzecz bardzo ważna i jest to rzecz, która mnie buduje, która mi daje mnóstwo radości. Ja dzięki temu jestem bogatszy, ja poznaję świat, poznaję jego faktury, barwy, poznaję treści, które się przeplatają przed moimi oczyma. Ja po prostu idąc ulicą, nie jestem przechodniem, który przechodzi, przemyka przez ulicę, drogi, ścieżki górskie, tylko ja medytuję tą rzeczywistość, wchłaniam ją w sobie, jestem dzięki temu bogatszy. A jak dałbyś radę początkującym fotografom? Którzy z jednej strony mamy grupę ludzi, którzy szukają dobrego sprzętu, który pozwoli im zrobić świetne zdjęcia, bo takie mają odczucie, że jeśli kupię sobie taki aparat, to będę robił takie zdjęcia. Są ludzie, którzy próbują też zrobić tak jak inni, bo tutaj wymienię jakieś jedno nazwisko, albo nie, powiem po prostu XY fotografował tak, ja też chcę tak. Jasne, bo my uczymy się, ucząc się grać, jakby powtarzamy dźwięki, które są zaproponowane przez innych. Myślę, że najważniejsze byłoby chyba zwolnienie. Czyli zwolnienie swojego myślenia i zwolnienie ilości wykonywanych fotografii.
ta łatwość, z którą ja się bardzo cieszę, że współczesne aparaty są tak dobre. Przez lata próbowaliśmy mieć tą najlepszą jakość, teraz mamy ją w zasięgu ręki. Natomiast nie zwalnia nas to z takiego myślenia, że mniej znaczy więcej. Wiesz, patrzę na te zdjęcia, jestem zafascynowany, bo to są lata, końcówka 70., początek 80. 78, 80 chyba, 5. Akurat to, które teraz widzimy, zrobiłem na pewno w 78 roku. Mając 11 lat, cały ten cykl z tymi najmłodszymi dziećmi, to są moi rówieśnicy, moi koledzy i koleżanki z klasy. I to, co mówią fotoreporterzy, że żeby zrobić dobrą fotografię, to trzeba być blisko. Może ja po prostu wtedy przez przypadek byłem po prostu blisko i robiłem. I to trzeba chyba powiedzieć, że trzeba robić. Po prostu nie oglądać się na mody, na innych, na to, co inni pokazują, tylko robić to, co się widzi, to, na co się ma ochotę. Czy fotografia powinna być intuicyjna, czy przemyślana? Ja jestem za tym i całe życie kieruję się intuicją. Ona wtedy jest lekka, jest świeża. Akurat też taka sztuka do mnie trafia. No to jestem absolutnie za intuicją. Ja bardzo zazdroszczę fotografom, którzy budują coś u siebie na stołach, na parapetach czy w komputerze. Ja tak po prostu nie potrafię, muszę wychodzić tą swoją fotografię, znaleźć ją, ale to mnie cieszy po prostu. Właśnie tutaj już wymienię nazwisko Grzegorza Przyborka, który wszystko ma przemyślane, rozrysowane, zbudowane, na koniec odpowiednio sfotografowane. Ja podziwiałem zawsze takich fotografów, którzy potrafią w ten sposób myśleć. Ja zawsze byłem bardzo intuicyjny, nie dostrzegałem błędu. Na przykład fotografując, załóżmy, modelkę w studio, nie widziałem, że może sukienka się źle układa, coś jest nie tak z fryzurą, bo ja po prostu robiłem to intuicyjnie. Bardziej patrzyłem na oczy, na wyraz twarzy i to było dla mnie ważne, a nie że ja muszę zbudować coś. Ja czułem się zawsze jakimś takim trochę reportażystą, że ja podglądam i łapię to, co daje mi świat. I to było dla mnie takim pięknem właśnie tej fotografii, taką esencją tego. No to jesteśmy muzykami, którzy grają na ulicy, a niektórzy ćwiczą swój głos w studiu i poprawiają go za pomocą komputera. No, fotografia cyfrowa bardzo teraz pozwala na tę modyfikację i myślę, że i z tego zdjęcia, które teraz oglądamy, moglibyśmy dużo zmienić. I tego się trochę też boję, bo wczoraj nawet obrabiałem zdjęcia i zauważyłem, z jaką lekkością mogę wiele rzeczy po prostu przetworzyć tak, że jest zupełnie inaczej. I ale to daje nam prawdziwie różne narzędzia. Natomiast myślę, że cała historia sztuki, starej fotografii jest taka, że ta jakby piramida ma zawsze taki sam kształt, że to, co najciekawsze, jest na samej górze i jest tego najmniej. I teraz od nas zależy, gdzie będziemy chcieli być, jaką drogą dojść na ten szczyt, jakich narzędzi użyć, jakie części umysłu jakby poruszyć, żeby to, co proponujemy, było po prostu ciekawe. Puścimy jeszcze troszkę tych zdjęć, jak myślisz? Tak, oczywiście one są jakby zeskanowane i po tych 40 latach przechowywania w nie najlepszych warunkach one oczywiście są jakby oczyszczone z rys i z drobin kurzu, natomiast absolutnie nie są zmieniane i też chyba nie zrobiłem żadnego zabiegu, który przynależy ciemni analogowej, czyli jakby maskowania albo wymaskowywania. To wszystko poszło po prostu jakby setką i dzięki temu możemy widzieć naturalny świat tych dzieci, później dorastających starszych dzieci w ich naturalnym środowisku. Ja wychowywałem się na wsi. Miałem 4 km do miasteczka, które zamieszkiwało 5 tysięcy osób. Chodziłem tam do szkoły podstawowej, na części fotografii są moi koledzy i ten przedziwny świat. I tak jakby patrząc na te fotografie, oczywiście nie chcę się absolutnie przyrównywać do Bogdana Dziworskiego, ale żałuję tylko jednego, że nie miałem kogoś, kto mnie wtedy popchnąłby we właściwą stronę.
Może byłbym dzisiaj w innym miejscu, byłbym innym fotografem, robiłbym zupełnie inne fotografie. Nikt tego nie widział, to lądowało w szufladzie i na część tych zdjęć na małych odbitkach, natomiast nie trafiłem na żadnego instruktora, na żadnego nauczyciela, który by powiedział: dobrze dziecko, dobrze, rób tak dalej w tym stylu. I musiałem popełniać w życiu wiele błędów, próbować różnych rodzajów pieczywa z różnych piecy, żeby mieć tą świadomość, którą mam dzisiaj. Byłeś samotny. Myślę, że nie było drugiego fotografa młodego tam, gdzie mieszkałeś. Nie miałeś kolegów z aparatami. Nie, absolutnie. To były filmy przeróżne, fotopany FL, HL, Sfiemy, to były wypływacze Unimil w kapsułkach. To było to, co mały sklepik fotograficzny przyniósł. Były w kiosku czasopisma, chyba rosyjskie, było jakieś sowieckie foto. Było później foto, pokazywało się. I tak czy inaczej obydwa te periodyki oglądane z atencją, z miłością i później już ten świat, który fotografowałem, troszkę się oddalał, bo chciałem być artystą tak naprawdę. Teraz robię wszystko, żeby być twórcą i żeby być fotografem, ale przychodzi taki moment w życiu, zwłaszcza młodego człowieka, że chciałby być artystą, bo to tyle daje różnych możliwości. Tak ładnie brzmi również. Wierzyłeś, że będziesz artystą? Nie, to się działo samo z siebie. Tak mi się życie ułożyło, że później po skończeniu liceum w tym jakby miasteczku, o którym już wspomniałem, poszedłem do szkoły takiej fotograficznej do Opola. Później dość szybko zostałem fotografem teatralnym w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego. Robiłem swoje rzeczy takie komercyjne, tak zwane zlecenia. Całe życie z fotografią, która urodziła się na tych łąkach, polach i boiskach, którą odkryłem zupełnie niedawno. Czyli wybrałeś fotografię jako swoją drogę życia. Albo ona mnie wybrała. Ja po prostu myślę, że fotografia mi bardzo dużo daje. To jest taki rodzaj podpory życiowej, fundamentu. W wielu sytuacjach takich trudnych, jakie miałem w życiu, wiedziałem, że zawsze mam fotografię, że mogę się o nią oprzeć, że to jest pewna stała, która mi bardzo dużo daje. Tak jak powiedziałem już, ile mi daje w moim świecie, jak idę ulicą albo ścieżką. Natomiast żeby mieć w życiu coś stałego, to jest strasznie ważne. Żeby móc się od czegoś odbić, żeby to cię mogło na nowo zbudować. I tym dla mnie jest fotografia. Ja nie potrafię chyba bez niej żyć. Całe życie z fotografią. Czyli ma takie działanie terapeutyczne. Nie takie jak młodzi ludzie, którzy trafiają do nas na egzaminy wstępne i się widzi taki zwrot ku fotografii, która jest ewidentnie autoterapeutyczna. Myślę, że rozwiązują to, jakby próbują opowiedzieć o swoich jakby stanach duchowych, o stanie swojej psychiki właśnie, o stanie swojej psychiki bardziej niż ja, który tu mamy też folder, bo bardzo dużo zdjęć wykonywałem w górach i ja w tych górach chciałem powiedzieć o stanie swojego ducha. A młodzi ludzie być może mówią częściej i gęsto o stanie swojej psychiki. Pokażemy ten folder teraz? Możemy pokazać. To jest taki numer 3. Tu jest taki, przygotowałem zestaw, który robiłem aparatami wielkoformatowymi 4x5 cala, nawet większymi. Bardzo dużo zdjęć wykonywałem w górach, bo po prostu byłem zapraszany na plenery. Ale całkiem niedawno, oczywiście ta fotografia, którą oglądamy teraz, jest dość taka tradycyjna. Ona przynależy takiemu terytorium, które dotyka pamięci, które dotyka znikania. To takim mistrzem był Bogdan Konopka, ewidentnie Wojciech Zawadzki, Andrzej Lech. Ja byłem przez wiele lat jakby częścią Bieliągórskiej Szkoły Fotografii, tak się przyjął uważać. To było kilkanaście lat fotografowania z grupą fantastycznych ludzi, która się lubiła, która lubiła spędzać ze sobą czas. I fotografowałem tak jak oni. I fotografowałem, czując się dobrze w tej ławicy ryb. Ale przychodzi taki moment, że nawet
mi przyszło do głowy, żeby uwolnić się od tej ławicy i zacząć robić swoje, znaleźć swoje terytorium, swój kawałek oceanu, żeby samemu w nim pływać. Ale o tym za chwilę. Oto zdjęcie chyba jest przez przypadek z innego rozdania, które teraz trwa. Natomiast ten rozpad, który obserwowałem na Śląsku, na Górnym Śląsku, na Dolnym Śląsku, w Łodzi, jeździłem wielokrotnie jakby pociągami do różnych miast, żeby fotografować. Natomiast tu mamy chyba kilka zdjęć będzie z gór, z Karpanoszy moich ukochanych. Po latach widzę, że ja poszukiwałem w nich pustki. Takiej pustki i przestrzeni, która na mnie dobrze działa. I to, co już mówiłem, że istotne jest dla mnie to, że te kadry wszystkie tak wybierane długo i starannie i po przemyśleniu i obserwacji tego świata na matówce miały pokazać tą przestrzeń głównie. Ona była dla mnie w tych górach najważniejsza. Nie góry, nie skały, nie droga przede mną, tylko przestrzeń. I chyba tego podświadomie szukałem i dopiero jakiś czas temu to zwerbalizowałem. Przestrzeń to wolność. To wolność, ponieważ będąc w górach i widząc świat, który jest trochę niżej, znikają troski, nasze myśli uciekają do góry, jesteśmy otuleni wiatrem, skałami, przestrzenią i ja się po prostu bardzo dobrze w tym miejscu czuję. Czy wielki format był takim narzędziem do medytacji? Bo jednak fotografia wielkoformatowa zmusza do takiego wejścia w taki proces, który trochę przypomina medytację. Ale nie tylko. Ewa Rubinstein używała aparatu małoobrazkowego tak, jakby to był aparat wielkoformatowy. Myślę, że to nie chodzi o wielkość aparatu, bo przytrafiło mi się również fotografowanie aparatem o wielkości negatywu 50 na 60 cm. To była moja największa dosłownie przenośna przygoda fotograficzna w życiu, o czym być może będzie jeszcze za chwilę. Natomiast oczywiście to ustawienie aparatu na statywie, zwolnienie tego myślenia, zwolnienie swojego ruchu, otulenie się czarną płachtą, która nas trochę izoluje z tego świata. Jesteśmy w takiej sytuacji bardzo komfortowej. Jest zamknięta przestrzeń, wyciszona, wyciemniona. Jestem ja i ten obraz na matówce. I to przez lata, przez kilkanaście lat, tak jak fotografowałem, było dla mnie bardzo ważne, żeby zbudować taki świat, świat swojej wolności, przestrzeni i w tej bardzo tradycyjnej już fotografii, chociaż bardzo fotograficznej, Andrzej Saj uknął wiele lat temu takie słowo fotografia fotograficzna, która oczywiście różni się od malarskiej, bo korzysta z bardzo fotograficznych środków wyrazu i tych kilka fotografii, które tutaj oglądamy, jakby podsumowuje ten okres tej miłości do pięknej, drewnianej, amerykańskiej kamery. Taka dokumentalna fotografia pokazuje bardzo specyficzny świat. To jest takie podejście bardzo subiektywne. To jest dokumentalna, ale z metaforą. Myślę, że nie tak sucha, jak obserwuję wielu autorów, ale gdzieś wydaje mi się, że ta metafora tutaj w tym świecie była dla mnie istotna, żeby ten obraz tej rzeczywistości niósł jeszcze coś więcej niż tylko jakby rejestrację fragmentu rzeczywistości. Czy lubisz chodzić po ulicy i obserwować, słuchać ludzi? Bo teraz dokończę jeszcze, bo teraz właśnie obserwuję, że masa osób ma słuchawki i telefony, w które patrzą cały czas idąc. I nie interesuje ich w ogóle, co się dzieje wokół. Ja ostatnio właśnie z taką fascynacją przyglądam się światu, słucham go. Nawet czasami, jeśli mam ochotę posłuchać muzyki, to zaczyna ona mi pewnie się przeszkadzać, bo nie słyszę, co się dzieje wokół, a te dźwięki są bardzo interesujące, bo wspierają obraz, który widzę. I zastanawiam się, czy to jest normalne, ale myślę, że stało się to trochę po COVID-zie, że ja tak się zachłysnąłem światem, jego pięknem i tym, że jest, po prostu istnieje i tętni życiem. Dwa dni temu rozmawiałem na ten temat z żoną, którą tu serdecznie pozdrawiam. Pożyczyłem od niej, ja zacząłem chodzić. W ogóle polecam, jest bardzo piękna, wydana kilka lat temu książka o chodzeniu, o historii chodzenia
i o sensach, które z tego chodzenia mogą wynikać. Ja tak robię po 10, nawet 11 kilometrów. Zacząłem niedawno, więc się rozkręcam. Pożyczyłem od niej słuchawki i zacząłem sobie słuchać jakiejś muzyki i mówiąc szczerze, oddałem mi te słuchawki, ponieważ jakby muzyka zaczęła mi może nie przeszkadzać, ale rozpraszać. Te wszystkie dźwięki, które do nas jakby docierają, są częścią tego świata, a po raz kolejny przypomnę, to będzie chyba leitmotiv naszego spotkania, to doświadczanie, żeby ta rzeczywistość też wchodziła we mnie z tym pięknem muzyki, która jest, z tymi samochodami, z rozmowami ludzi, z urywkami słów, które nas mijają albo my je mijamy. I to wszystko tworzy bardzo piękną taką atmosferę bycia wśród ludzi, bycia w świecie, nawet jak chodzę Piotrkowską niemal całą w te i we w te. No jest fascynującą ulicą, to przyznaję, że tam... Ale też przyznam, że mam przynajmniej jeden aparat przy sobie zawsze. To jest długa ulica i praktycznie tam jest, jak przypomina mi się film teraz Notting Hill, gdzie zmieniały się pory roku, kiedy Hugh Grant przechodził taki zamyślony, zakochany i w ten sposób pokazali idącego go ulicą przez bazar, zmieniały się pory roku i pokazano w ten sposób rok jego życia. Ja idąc Piotrkowską to też tak czuję, wiesz, że tam się dużo zmienia, że to są zupełnie inne światy. Może nie pory roku, ale inne światy, bo co kawałek jest inaczej i to jest też fascynujące na tej ulicy. Mało jest takich miejsc. Oglądamy bardzo takie teraz statyczne, uspokojone kadry, a przed chwilą zaczęliśmy od tej mojej fotografii robionej w wieku wczesnonastoletnim. I jak skopiowałem, jak zeskanowałem te fotografie, inaczej, przefotografowałem, bo takie dosłownie zrobiłem, to poczułem się bardzo dobrze. Poczułem znów tą radość z bycia fotografem i wiedziałem, że zrobiłem bardzo dużo dróg w moim życiu, różnych, do których pewnie jeszcze wrócimy. Ale proszę Cię, żebyś otworzył ten ostatni szklany okien. Wracając któregoś dnia z pracy do domu, ze szkoły filmowej, zobaczyłem grupkę aktorów, która przy szkolnej fontannie miała próbę. Odbywali próbę do jakiegoś spektaklu. Ja w takim absolutnym otwarciu się na tą sytuację, która się dzieje, po wcześniejszym takim zachwycie, że mam fotografię zrobioną w wieku 10 lat, 11, 12, że tak dobrze mi było z aparatem obrazkowym na piersi. Ja wiedziałem po tej scenie, że wiem, co będę fotografował. I zamykałem się na długie godziny. Właściwie nie musiałem się zamykać, bo szkoła filmowa jest moim drugim domem. Ja tam po prostu funkcjonuję. Ale to był okres taki przedłużony. Ja byłem w każdym kącie tej szkoły. Ja po prostu znów czułem się bardzo dobrze fotografując ludzi. Fotografując studentów, egzaminy wstępne, egzaminy końcowe, ich odpoczynek, zajęcia, warsztaty. I wydaje mi się, że udało mi się przez ten czas zapisać na materiale zarówno cyfrowym, jak i analogowym, bo używałem kilku różnych aparatów. Nauczyłem się też fotografować i obsługiwać aparat cyfrowy, który dał mi pewnego rodzaju wolność, wysoką czułość tych materiałów, żeby móc fotografować w bardzo trudnych warunkach, jakim są hale filmowe. I wiedziałem, że jakby buduję, że robię coś takiego, co ma wielką wartość dokumentalną, że próbuję zapisać taką niezwykłą chemię, dziwność i fantastyczność tego miejsca, które tak pięknie zmienia ludzi, które tak kształtuje ich naturalne zdolności i umiejętności, a ja stałem z aparatem bliżej lub dalej. Wiedziałem, że nikt mnie nie wyrzuci, nie wypchnie i fotografowałem bardzo. Wiele fotografii zrobiłem i szykuję się powoli do takiego wydawnictwa podsumowującego ten zbiór. Bardzo ciekawy materiał, jest taki
mocny, prawdziwy. Taki, backstage'owy troszkę, tak. Mało reporterski, bo oczywiście nie ma tam takich, no na przykład ta sytuacja. Sytuacja troszkę jak z kadru Crutzona, bo każdy z tych ludzi oczekujących na werdykt, który zmieni ich życie, ma swoją własną historię do opowiedzenia, każdy jest inny i o każdym można by napisać kawałek jakiegoś eseju. Tu dynamiki nie ma, bo w szkole nie ma takich rzeczy, natomiast jest dużo napięcia związanego z egzaminami wstępnymi, których tutaj jest dużo i tak dalej, i tak dalej. No to napięcie jest wyczuwalne i też fajne światło, właśnie takie filmowe, tak jak powiedziałeś, Krzysztof. Tak. Świetne. No fotografia cyfrowa bardzo pomaga w tego typu właśnie pracach. Ja też uwielbiam bawić się na wysokich czułościach. Pamiętam, jak kupiłem aparat, który teraz w sumie pracuje, Sony A7 Mark III. Miał premierę, nie pamiętam już, ze 3 lata temu, może 4. I zabrałem go świeżo ze sklepu, właśnie z Fotoformy, na plener z PAF-u. No i bawiłem się, testowałem ten aparat. I nagle okazało się, że siedzimy, jest ciepło, siedzimy gdzieś w ogrodzie. Światło tyle, co z żaru papierosa. A ja robię zdjęcia, włączyłem migawkę bezgłośną, elektroniczną. Nikt tego nie słyszał. Każdy myślał, że po prostu bawię się aparatem, coś sobie tam dziubię w nim, a nie robię żadnych zdjęć. A ja im potem pokazuję świetne fotografie na czułości 25 tysięcy ISO, 16 tysięcy ISO. No dla większości, no ale to się nie da zrobić w tej czułości, a jednak. Da się i pewnie wkrótce będzie tak, że naszym problemem będzie jakby redukowanie tego światła. Będziemy zakładać szare filtry, bo te czułości będą już jak w kamerach filmowych niektórych, jakby zadaniem operatora jest ograniczanie tego światła, ale to dobrze. Po prostu też jest szansa, że powstaną fotografie takie, które do tej pory powstać nie mogły, zupełnie naturalne, przy naturalnych źródłach światła i to jest fajne, to jest cenne. A zauważyłeś, że praktycznie nikt nie korzysta już teraz z lampy błyskowej. W reportażu. Wszyscy pracują przy naturalnym oświetleniu i to, co teraz na przykład widziałem u Rafała Milacha, fotografie teatralne i robione z tym jego płaskim światłem błyskowym, no to już jest jakiś styl, maniera, nie wiem jak to nazwać, ale to jest już rzadkość, to już bardzo rozpoznawalne. Tak, no to jest cenne, żeby być rozpoznawalne, natomiast w tym projekcie ja korzystałem z aparatu Nikon, analogowego F601, żeby mieć synchronizację migawki na tylną lamerkę, po to, żeby ruch, który się wydarza na przykład na zajęciach z szermierki, pokazać inaczej, jeszcze bardziej dynamicznie. Więc wybierałem między aparatami analogowymi, takimi jak wspomniany Nikon, jak Leica. Leica, jakby dystrybutor tych aparatów, pożyczał mi jakby różne modele cyfrowe, analogowe. I nauczyłem się robić po prostu zdjęcia Canonem, lustrzanką, bo jest mi najbliższa w takim trzymaniu. Do Sony nie mogłem się przyzwyczaić, ale na tyle nauczyłem się obsługiwać narzędzia, żeby umieć wyzwolić migawkę. Wręcz jakby podchodziłem do studenta i prosiłem, bardzo proszę, niech pan mi ustawi, bo ja bym chciał mieć to i to. Wiedziałem, jaki będę chciał mieć efekt końcowy, natomiast narzędzie jest absolutnie wtórne. I mniej ważne, oczywiście Leica Q fantastycznie ustawia ostrość i jakby służy fotografowaniu ludzi. Natomiast czy ta fotografia, która jest tutaj, była zrobiona aparatem cyfrowym czy analogowym, myślę, że nie ma to jakby żadnego znaczenia, bo liczy się człowiek, bo on tutaj jest najważniejszy. I w ogóle aparaty się nie liczą. Tak naprawdę rozmawialiśmy o dużym formacie, mówiłem o kamerach wielkoformatowych, mówiłem o Leica, mówiłem o aparacie 50x60. Którego używałem, a mam tutaj folder ze zdjęciami, które robię, bardzo dużo robię telefonem komórkowym. I to jest, nie to ma, jest właśnie to. Nie ma żadnego znaczenia, dokładnie, to są tylko tak. Narzędzia. Ja sam oczywiście złapałem się na tym, że kiedyś też chciałem mieć lepszy aparat, bo sądziłem, że on da mi lepszą w cudzysłowie fotografię. Wcale absolutnie tak nie jest, bo ta Smiena 8, czy Zenit 12 XP, które przed chwilą oglądaliśmy, efekty ich pracy, to przecież to są aparaty, z których ludzie się śmieją. A mam tu
ja nie mówię, że wszystkie, ale mam kilka fotografii, z których nie mają prawa się śmiać, a to jest zrobione tym sprzętem, więc sprzęt tutaj nie gra żadnej roli. Po prostu trzeba widzieć, a reszta to jest tylko rzemiosło. No właśnie, jeśli nie widzimy, to nic nie zrobimy, nawet najlepszym sprzętem, ale no, co najwyżej, tak jak przed chwilą mówiliśmy, albo czułość w cyfrowych, albo plastyka wielkiego formatu. Każdy jest po coś. Tylko trzeba każdy gdzieś... ma swoje plusy i minusy. Tak. I musimy po prostu dobrze czuć się jakby ze sprzętem. To jest najważniejsze, żeby on nam nie przeszkadzał, żeby robić swoje, a nie skupiać się na tym, jaki to jest sprzęt, ile on kosztuje, czy mogę go, nie wiem, rozbić, upuścić, czy też nie, czy po prostu on jest nieważny. Ale to albo przychodzi z takiego myślenia, albo dopiero po latach niestety swoje trzeba wychodzić, upuścić, tak. Kupić wiele, wiele z tych sprzętów. No, ale tak zachwycić się, sparzyć się, ale zacytuję ciebie. Wybierzcie aparat taki, który wam nie będzie przeszkadzał. A najlepszy jest taki, który mamy przy sobie. To prawda, bo jeśli nie ma, to nie ma. Nie ma zdjęć. Ja też przed chwilą zrobiłem zdjęcie, biegnąc do samochodu po kabelek, którego mi zabrakło właśnie do podłączenia wszystkiego i zobaczyłem, że spalił się smart na ulicy, więc zrobiłem zdjęcie spalonego smarta telefonem, bo przecież aparatu nie miałem przy sobie. Ale właśnie, wracając do... cofniemy się w czasie teraz, bo chciałbym tak trochę chronologicznie. To cofamy się w czasie. Mały chłopak skończył swój projekt z dziećmi. Chciał zostać artystą, poszedł do szkoły fotograficznej jakby po liceum i moja mama kupuje u lokalnego fotografa taki kliszak z lat 30. albo 20. na format 10x15, to akurat jest taka fotografia. Ja tutaj zaczynam fotografować mając lat 18 i 19. Widzimy tutaj zdjęcia również. Musicie wiedzieć o tym, że znowu jest to sytuacja bez żadnych nauczycieli. Absolutnie intuicyjna fotografia zapisywania tego świata, który jest bardzo blisko, widok z okna mojego wiejskiego domu i tak dalej, i tak dalej. I to jest fotografia robiona tak starym sprzętem, który ma tylko 4 kasety. Czyli za jednym włożeniem materiału fotograficznego mogę zrobić tylko 4 naświetlenia. I wszystko jest fajnie, dopóki robię gdzieś przy domu, w Opolu, czy w Niemodynie, w którym mieszkam. A zupełnie inaczej, jak idę w góry. Idę 8 godzin i czekam na to, co mi rzeczywistość pokaże. Wybieram kadr i zaczynam się zastanawiać. To jest 25% materiału, który mam do zrobienia dzisiaj. Ja dopiero muszę wieczorem schować się pod kołdrą, zmienić, jakby wyjąć naświetlone klisze, włożyć nowe. Czy warto? Czy warto? I to było budowanie tej świadomości. Czy warto? Jak to będzie wyglądało na odbitce? Jak ta odbitka będzie wyglądała w zestawie? I myślę, że to była bardzo dobra szkoła takiego ograniczania się, ale też budowania takiej świadomości znaczenia tego, co będę chciał komuś pokazać. I jak widać, aparaty kliszowe, kliszaki popularne z lat 20. i 30. mają się dobrze. Świetna jakość, ale wiesz, no dzisiaj można kupić rękaw ciemniowy i on bardzo pomaga do zmiany właśnie. Ale wtedy nie miałem, zupełnie inne były czasy, nie było sklepów internetowych. To się robiło zamknięty w szafie, bądź w łazience, bądź pod kołdrą. Pamiętam, że jak otrzymałem ten aparat 10x15, to pierwsze naświetlone klisze, zresztą klatki, jakby kadry z tego pierwszego uderzenia, z tych pierwszych 4 naświetlonych klisz są tutaj. Ja wywołałem w małej kuwecie pod stolikiem typu jamnik przykryty kocami. W pewnym momencie zaczęło już brakować tchu, wyszedłem cały czerwony, ale też i szczęśliwy, że aparat działa, robi zdjęcia, funkcjonuje i jeszcze coś widać na tych fotografiach. Świetne zdjęcia, naprawdę rewelacyjne. To mi się bardzo podoba. No to był taki najprostszy świat, który zachwycił mnie swoją plastycznością. Ja dopiero teraz mógłbym układać je w jakieś ciągi, cykle.
Natomiast wtedy to było absolutne robienie intuicyjne, to co było najbliższe. No, piękna zabawa światłem to jest, wiesz, ja myślę, że w fotografii wielkoformatowej to światło jest bardzo odczuwalne, ponieważ skupiamy się na tym kadrze. Musimy postawić statyw, jednak przykryć, nakryć swoją głowę, schować się w tym świecie aparatu, tak jakby wejść w aparat. I wtedy szukamy światła. To, wydaje mi się, że to jest takie bardzo intuicyjne. Ja pamiętam, jak miałem swojego pierwszego mentora, to w ogóle miałem problem z materiałem. Miałem może ze 2-3 kasety, tak jak ty też nie było tego dużo, ale gorzej było z materiałem. I fotograf, którego opracowałem, czasami dał mi w prezencie jedną czy dwie właśnie karteczki negatywu i wtedy wychodziłem zrobić coś swojego. Więc ja więcej chodziłem właśnie z tym aparatem, więcej się nad tym zastanawiałem, niż robiłem zdjęć. Dla mnie to była ogromna przyjemność szukania tego kadru. Dokładnie było tak samo jak u ciebie, że się zastanawiałem, czy to sfotografować, czy może pójść dalej. I odkryłem to też u siebie po latach. Nie wiem, może za 20 lat nie bawiłem się fotografii wielkoformatową i kupiłem Linhofa. Malutkiego 6x9, ale na płaskie negatywy. I założyłem negatywy do 5 kaset. Zrobiłem przez cały dzień tylko 3 zdjęcia, bo też dokładnie zacząłem myśleć tak jak wtedy. Czy warto, czy nie warto. Ale byłem bardzo szczęśliwy, bo całym dniu zabawy z tym aparatem. A w ogóle szukanie światła, tak jak wspomniałeś, że ten aparaty tego typu pomagają. To jest fantastyczne. Światło ma jakby metafizyczną moc i jakby jest prymarne, podstawowe dla fotografii. Ja tu przez przypadek, znaczy nie przez przypadek, specjalnie się nachyliłem i zobaczyłem, kto do nas pisze, kto nas komentuje. Bardzo jakby dziękuję, pozdrawiam Kasię, Małgosię, Brygidę. Dziękuję, że jesteście z nami i to jeszcze w sposób absolutnie czynny. No tu mamy czynny. Bardzo dużo już komentarzy. Także. Wszystkich nie przeczytałem. Dziękujemy. I to ja jeszcze pokażę troszkę tych zdjęć, bo naprawdę są świetne. I tak, zobaczmy jeszcze kilka kadrów. I... No to jest coś, czego praktycznie już nie zobaczymy na podwórkach. Tak, bo jeszcze to był to był samochód, jak dobrze pamiętam, Syrenka. Natomiast tu mówiłem wcześniej o energii miejsca. Że w tej klasycznej fotografii, takiej tradycyjnej, wielkoformatowej, czy w tej fotografii, nazwijmy to, Kotliny Jeleniogórskiej, bo sytuowałbym gdzieś tą fotografię bliższą Ewie Andrzejewskiej, której absolutnie nie znałem, poznałem ją dopiero po latach, to czy Bogdana Konopki, jakiś tam świat. Natomiast zafascynowała mnie ta forma rzeźbiarska, te ściany, to światło i to jest ten charakter tego miejsca, który jakby fotograf taki klasyczny, tradycyjny szuka, się uwrażliwia i jakby łaknie tego i wyjmuje, rozstawia ten aparat i wykonuje fotografię i to jest najważniejsze, a mówiliśmy o tym na początku, że cała reszta jest tylko rzemiosłem. Ale dostrzegłeś piękno tego kadru, tego samochodu, śmietnika, w ogóle no, ściana jak u Sautka. Tak, turpizm, nie turpizm. Tak. I ja pamiętam, na podwórku, na którym mieszkałem, stały dwa takie samochody, które już, nie wiem, właściciele myśleli, że może jeszcze coś z nich będzie, mieli taką nadzieję, ale chyba nikt w to nie wierzył i no, dla większości były po prostu to graty, ale jednak piękne. Po latach jak zniknęły i niektórzy dopytywali się, a co z tym samochodem? On był taki fajny. Teraz jeszcze byłby fajniejszy. Natomiast tak. Przy tej fotografii to jeszcze raz podkreślę, że tu nie chodzi tylko o formę, bo ta forma, ona się narzuca, ona jest łatwo zauważalna, dekodowalna, ale gdzieś tam metafora tutaj też jest istotna i to jest ważna część fotografii, która powoduje, że te nasze fotografie jakby zostają po latach i mogą być odczytywane na różne sposoby. Idziemy dalej. Idziemy dalej.
To jest taki bardzo, bardzo świadomy mimo wszystko okres i bardzo radosny fotografowania tymi kliszaczkami. Oczywiście można było to zrobić jakby telefonem czy małym obrazkiem, to nie ma znaczenia. To po prostu myślę, że to też te formaty, o których dzisiaj rozmawiamy, to my się po prostu dobrze z tym czujemy. No muszę przyznać, chociaż nigdy nie byłem jakby fetyszystą sprzętu, że dźwięk migawki aparatu pod tytułem Leica 6 jest fascynujący. To, nie pamiętam, to, bo miałem ich kilka, ale wiesz... To dzieło jakby niemieckich inżynierów jest czymś jakby wyjątkowym i jakby piękno, które płynie z tego dźwięku, jest fantastyczne. I to też, czy plastyka obiektywów Hasselblada, czy piękne drewniane aparaty, które też miałem, to wszystko jest częścią nas, fotografów. My nie powinniśmy rezygnować z tego, powinniśmy się cieszyć i po prostu my lubimy swoją po prostu pasję. Jak kochamy fotografię, to też kochamy te elementy, które do niej przynależą. Nasze torby, statywy, aparaty. One dają nam radość po prostu. Radość tworzenia. Radość życia, radość tworzenia. Wiesz, to zdjęcie, które teraz, na którym się zatrzymałem, wspomniałeś o telefonie. Gdybyśmy zrobili je telefonem, telefony są bardzo HDR-owe, wyrównują, widać wszystko. Dla mnie telefon jest świetny, żeby zrobić reportaż na wernisażu, gdzie światło świeci z góry. Jeśli robię aparatem, to ja muszę bardzo dużo obrabiać RAW-a, żeby wyrównać, żebyśmy nie wyglądali właśnie tak trupio. A telefon robi to od razu i wygląda świetnie, ale gdybyśmy zrobili ten kadr, to nie byłoby właśnie tego światła, który... Mamy różne narzędzia do różnych efektów i do sprawiania sobie różnej przyjemności, bo tak samo ludzie korzystają teraz z jazdy konnej, która jest przecież anachroniczna, używa się jakby jej do czegoś zupełnie innego, a zupełnie inną radość z jazdy daje nam współczesny samochód, który też nas jakoś cieszy i potrafimy godzić jedno z drugim, jedziemy samochodem do szkółki jeździeckiej i też po prostu jakby cieszymy się. To są zamieniamy tylko konie mechaniczne na inne konie. Na konia żywego. O, to jedno z tych fotografii, teraz ta martwa natura, o której też zresztą piszę w swojej książce, to jest jedna z tych pierwszych fotografii wykonanych tym aparatem kliszakiem i wywołane pod stoliczkiem. Piękne. No, nic tylko oprawić w ramce i wspominać właśnie młodość. To jest właśnie Ewa Andrzejewska. Ja ją tak właśnie... To jest Ewa Andrzejewska, której wtedy nie znałem i myślę, że mieliśmy jakąś podobną wrażliwość i polubiliśmy się, wspólnie spędzaliśmy wiele czasu, byliśmy na wielu plenerach i na pewno, co mogę powiedzieć, to gdzieś nam chyba coś wspólnie w duszy grało i nie wiedząc o tym, ani ja o jej fotografii, ani ona o mojej, gdzieś mamy bardzo podobne kadry w tej wrażliwości na świat. Po prostu wydaje mi się, że to jest kwestia, powiem górnolotnie, ale też zupełnie zwyczajnie duszy, co do nas dociera i co nas z tego świata jakby wzrusza. Tu widzimy fotografie, które tymi kliszakami są zrobione, które mają jakby błędy, ponieważ te obiektywy nie są najlepszej jakości, potrafią się odkręcać, miechy potrafią być dziurawe i wpada światło, ale ten przypadek, który rządzi fotografią, jest absolutnie akceptowalny, dla niektórych nawet żądany. Przecież mamy tutaj teraz kadr, który jest rodzajem takiego światła jakby boskiego, o charakterze boskim, który oświetla metaforycznie drogę dla wędrowców. I takie fotografie też mi się przytrafiały w życiu. Błąd może być pożądany, nawet poszukiwanie błędu. No, myślę, że jakbyśmy wrócili w łomografii do korzeni właśnie łomografii, to o to chodziło. Dzisiaj robi się troszkę fotografię byle jaką, ale wtedy to była zabawa właśnie błędem fotograficznym. Jak skończyłeś szkołę fotograficzną, poszedłeś do pracy.
Byłeś fotografem. Ja skończyłem taką szkołę, to nie była typowo fotograficzna, bo to było studium kształcenia animatorów kultury. Miałem być instruktorem, mieliśmy być instruktorami w Domu Kultury. Natomiast później dość szybko znalazłem się w teatrze i zacząłem wykonywać fotografię teatralną, która mi bardzo dużo dała, bo to był już ten kontakt z ludźmi. Ja się bardzo dużo na scenie, mimo tego, że trwało to rok i głównym moim zmartwieniem było to, czy uda mi się zarejestrować coś na filmie, który jest przeterminowany 10 lat, bo trafiłem niestety na bardzo ciężki okres w tym zaopatrzeniu fotooptyk. Natomiast samo myślenie o świetle, które jest na scenie, o tym, że jest go za mało, bo te czułości były góra 400 ASA, że tych filmów ja robiłem jakby premierę na 12 klatkach. I ja musiałem oddać 12 dobrych klatek, bo miałem jeden film 10 lat przeterminowany. Ja się modliłem, żeby utrwalacz, jak wyjmę film z utrwalacza, żeby coś tam był tam będzie, obraz. Tak? Ale udawało się. Może miałem, jak to mówią, więcej szczęścia niż rozumu. Natomiast odpukać wszystko było w porządku i to było takie fajne wejście do ludzi i dużo się nauczyłem w teatrze. Teatr ma specyficzne oświetlenie, bardzo wyjątkowe, takie, które też uczy, bo jest, trochę przypomina oświetlenie filmowe. I czy dla ciebie fotografowanie właśnie w tym specyficznym świetle reflektorów właśnie teatralnych było taką formą jakiegoś rozwoju fotograficznego, bo tutaj wiesz, fotografowałeś głównie na zewnątrz. Jeśli wielki format wnętrza, to też takie światło naturalne. Wchodzisz w miejsce, gdzie to światło jest kreowane, ale w bardzo specyficzny sposób. Tak, to rzeczywiście ja wychodzę z tej fotografii, bo fotografowałem wtedy tymi kliszakami i być może miałem Yashica 124 Mat G i nagle jestem jakby zawodowo uwikłany w scenę, w światło, ale problemem w teatrze nie jest światło, tylko aktorzy, którzy jakby patrzą do obiektywu. Oni chcą dobrze wypaść i to trzeba najpierw okiełznąć, żeby jakby ta praca mogła trwać bez zakłóceń. Natomiast cieszę się, być może to, co wykonuję teraz, czy wykonywałem w szkole filmowej, te fotografie gdzieś tam urodziły się w tej pracy z aktorami i w takim łatwiejszym podejściu do aktora, który gra. Czyli te doświadczenia jednak w pracy teatru, w teatrze przydały się. Wszelkie doświadczenia. Myślę, że no, znowu się pojawia jakby doświadczenie, doświadczanie, że to nas jakby buduje, że gdzieś niedawno przeczytałem w jakiejś książce, że ten moment, w którym i ty jesteś, i ja, to jest sumą wielu tysięcy, setek tysięcy naszych decyzji, kroków skierowanych w jedną, a nie w inną stronę. I to jest szalenie atrakcyjne i takie bogate znaczenia. A kiedy przyszedł pomysł na dzielenie się wiedzą, na pracę wykładowcy? Ja po prostu, jeszcze będąc na drugim roku chyba studiów, czy na trzecim, na zajęciach z pedagogiki zacząłem rozmawiać. To był jeden z pierwszych zajęć, no, kto to widział, 1 października zaczynać rok akademicki. I pan doktor z pedagogiki mi powiedział, żebym się uspokoił, zaczął słuchać, a ja niego, panie doktorze, to nie będzie nigdy potrzebne. Ale wspomniałem już dzisiaj, że ja kiedyś bardzo się jąkałem. Ja żeby pokonać jakby strach tego potwora, stwierdziłem, że ja będę nauczycielem. Że może mniej ważne jest to, czy mi głos zadrży, czy mi nie zadrży, tylko ważniejsze jest to, żeby mówić z jakimś tam sensem. I postanowiłem stanąć przed ludźmi i zacząć do nich mówić. I to było dla mnie chyba najlepszym lekarstwem, takie spięcie inne, których jakby moich kolegów jakby rozkłada, natomiast u mnie chyba zadziałało w zupełnie inną stronę. Nauczyłem się mówić, nauczyłem się tej odwagi, a to, że się jąkam, to tego na szczęście nikt nie słyszy, oprócz mnie teraz. No, gdybyś nie powiedział, to myślę, że nie domyślilibyśmy. Ale nasze ograniczenia czasem absolutnie służą nam, tylko trzeba korzystać, znać je i po prostu korzystać. Ja czasem w żartach mówię, że tak naprawdę naszą bronią może być sztacheta wyrwana z płotu. Natomiast jak będziemy jakby potrafili operować tą przysłowiową sztachetą, to poradzimy sobie. I nasze ograniczenia mogą absolutnie w zupełnie innej odsłonie
pokazać naszą siłę. Nie musimy mieć Canona czy Sony A7 trójki, możemy wrócić do smieny i możemy wymyślać sobie taką fotografię, żeby była tak spójna z tą smieną, z tym obiektywem bardzo specyficznym, malarskim, miękkim obrazowaniu, żeby to było spójne i żeby to było dobre. Tak, to prawda. Ja w sumie to bardzo lubię smienę. Mam jedną smienkę i wiesz co, to jest aparat, którym się dobrze pracuje. Ja właśnie kiedy zaczynałem bawić się w fotografię w 8 klasie, wtedy to był taki mój start, wydawało mi się, że Zenit, którego wyciągnąłem ojcu z szafy, jest świetnym aparatem. Moi koledzy, w ogóle zaraziłem w klasie, chyba pół klasy przynosiło aparaty i robiliśmy zdjęcia. Ja jeden zostałem fotografem, inni poszli w swoje strony zawodowe. I wydawało mi się, że ta smiena jest słaba, bo jest plastikowa. Ale okazało się, że ona ma ogromne atuty, bo przede wszystkim ma migawkę centralną i ma świetny obiektyw, ten triplet, który teoretycznie powinien być słaby. Okazuje się, że jest rewelacyjny i tym aparatem robi się dobre zdjęcia, bo on jest mały, lekki i można go mieć przy sobie. I to jest jeszcze tani. Jest niesamowicie tani, to prawda. Dzisiaj przy cenach wysokich analogów to jest chyba około tam 50 zł. Także naprawdę polecam takie aparaciki. No ale jeśli nie ma pomysłu, to też i Leica M6 nie pomoże. Dobrze, to bo znowu... Przejdźmy może do folderu trzeciego. Herbatka. Tak. I niech fotografie przewijają się przed naszym wzrokiem. To jest taki cykl, który zrobiłem w swoim domu w Opolu, a tak naprawdę w jednym pokoju. I tu jestem zwolennikiem tego, stoję na tym stanowisku, że nie trzeba daleko wyjeżdżać w jakieś egzotyczne kraje, wysokie góry, żeby mieć swoją fotografię, że ta fotografia jest często blisko na wyciągnięcie ręki, tylko ona jest tak opatrzona, te miejsca są tak opatrzone, że tego nie widać. I tutaj to skupienie takie troszkę buddyjskie na świecie bardzo bliskim, bardzo zwyczajnym, często na tej mikropoezji wypitych herbat czy kaw, na tym, co się wydarzyło, na takich mikroopowieściach o tym, że resztki są niezauważalne i może godne właśnie fotografii. Świat w takim odarciu z zasłon. Świat prawdziwy w jednym pokoju. Robiłem chyba przez 2 lata, czasem w niedzielę wyciągałem aparat wielkoformatowy i fotografowałem. Ślady po człowieku, gdzieś ta fotografia nie ma, jest jakby pusta, ale ona jest naznaczona człowiekiem. Widzimy, że był, zjadł coś, wstawił kwiaty, nie dolał wody albo dolał, kwiaty opadły. I świat słoika po ogórkach kiszonych, gdzie ten taki srebrzysty pył, który opada na resztki kopru, tworzy przedziwne przestrzenie, które warto sfotografować. I wydaje mi się, że jakby interesując się aspektami jakby buddyzmu, zen w sztukach, gdzieś w tej fotografii tak bardzo chciałem podążać tym skupieniem na świecie, na tym tu i teraz, co mnie i nas wszystkich otacza, na rzeczach absolutnie zwyczajnych, na tym, że uszczerbiona filiżanka do herbaty czy do kawy jest tutaj bohaterem, albo kawałek chusteczki po wyciskaniu pewnie sobie wągrów przez jakąś tam osobę. Świat bardzo bliski, bardzo intymny, niedaleko nas, niedaleko naszego jakby wzroku, na wyciągnięcie ręki. Jeden pokój i człowiek, który to wszystko spaja. Fantastyczne. Znowu jest to poczucie piękna światła. To fotografia wielkoformatowa jest właśnie specyficzna, to podejście do tego, to co mówiłem wcześniej i wiesz, oglądając te zdjęcia czuję, że krzesło jeszcze jest ciepłe, że dopiero ktoś na nim siedział przed chwilą, to jest... Ja się złapałem na tym, że
Zatrzymajmy się przez moment przy tej fotografii, że to są fotografie z lat 90. A teraz taki sposób myślenia znajduje często na Instagramie. Że ludzie zapisują to wszystko, co jest bardzo bliskie, te śniadania, które jedzą, obiady, sałatki, resztki, buty na stole. I to jakby myślenie o tych okruchach codzienności wydaje mi się, że jest to spójne tutaj, że jakby takie tożsame, tylko że ja to chyba bardziej filtrowałem przez tą postawę taką bardzo fotograficzną, bo ten duży format i obserwacja światła i to, co jest najciekawsze, czyli tego, czego nie ma, czyli ciasto i jakieś okruszki. To, co zwróciłeś uwagę, bardzo dobrze zdekodowałeś te fotografie, że to wszędzie jest opowieść o człowieku. Że niby one są puste, tam tylko na jednym się pojawia, a na tym ostatnim tak miało być, że na ostatniej fotografii jest człowiek, żeby podkreślić, że to wszystko jest o nim. Że tutaj gdzieś ta bytność, że on jest. Człowiek nie musi być na fotografii, żeby na niej był. O, kiedy tak. Było takie słowo sztafasz, teraz jest bez sztafaszu, ale z człowiekiem. Gdzieś głęboko w tle. Człowiek jest zakodowany na tych zdjęciach poprzez ustawienia, wybór kwiatów, tego co je, jak się ubiera, jakie ubranie leży na krześle, czy jest bałagan, czy jest porządek, wiesz, bardzo łatwo rozpoznać. Jeśli znamy tą osobę, to wiemy, że właśnie tutaj była lub to był ktoś inny. Tak, tylko pytanie jest chyba tutaj, pojawia się przy tej fotografii, przy takiej fotografii takie bardzo ważne, czy kogoś to inspiruje, czy ta fotografia, którą tu widzimy, akurat udało się chyba trafić w taki kadr, który jest metaforyczny, który jest zresztą atrakcyjnie wizualny, bo to po prostu podlewałem kwiaty, które stały na parapecie za tym stołem i po prostu wylała mi się woda z takiej cienkiej jakby butelki, łatwo było mi wylać i zobaczyłem, że to lśni jak rozlana rtęć. A że interesowałem się daguerotypią, to wiem, jak wygląda rozlana rtęć. I postanowiłem położyć czołówkę, żeby uzyskać ostrość maksymalną i sfotografować ten taki mikroświat wody, resztek wody, kropli wody. I pytanie byłoby chyba do wszystkich, czy ta fotografia kogoś inspiruje i wtedy mamy odpowiedź na pytanie, czy to, co oglądamy również na Instagramie, bo ja uważam, że na Instagramie jest bardzo dużo ciekawej fotografii, że w ogóle ta fotografia poszła do przodu i że jest mnóstwo świetnej fotografii. Ale też również wśród tej świetnej fotografii u świetnych autorów widać brak świadomości. I oni nie wiedzą, jakie perły mają w swoich zasobach, na swoich tych tablicach, bo robią i nie potrafią po prostu przebrać, a byłoby to jakby znacznie jakby lepsze, mocniejsze i byliby takimi bardzo świadomymi twórcami. Ale podkreślam raz jeszcze, jest dużo świetnej fotografii. No właśnie dzisiaj Instagram jest takim miejscem, gdzie prezentuje się fotografie. Byłem zaskoczony, kiedy prowadziłem zajęcia z wielkiego formatu i na około 50 studentów i studentek tylko 5 osób powiedziało, że zrobiło wydruki, odbitki ze swoich zdjęć, a reszta po prostu ma to w internecie. I według ciebie, jak ta fotografia powinna wyglądać? Albo kiedy jest prawdziwa? Jak się ją najlepiej ogląda? Czy ją poczujemy, oglądając ją w internecie? Czy powinniśmy oglądać wystawy? Czy powinniśmy robić odbitki, pokazywać na papierze? Ale taki jest świat. Też nie ma co uciekać przed tym. Ja jakby nie mam strony internetowej. Stwierdziłem, że gdzieś tam zamknę, którą miałem i nie będę stawiał nowej strony. I jakby moją stroną jest mój Instagram. Jeśli ktoś będzie chciał troszkę mnie poznać od strony wizualnej, to mam to narzędzie, że mogę go odesłać do mojego Instagrama. I to jest fajne. Sam sporo oglądam. Ponieważ moim światem jest ten świat wizualny, ja się nim sycę, ja go analizuję. Ja może wolniej przeglądam niż moja córka, 20-letnia,
I być może to nas różni, że takie kompulsywne przeglądanie już nic nie znaczy, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast ja staram się analizować fotografie, które oglądam, czasem zwalniam to myślenie, czasem oczywiście szybko przelatuję, zanim trafię coś fajnego. I to nie jest złe. Ja po prostu już mam parę wiosen za sobą i ja wyszukuję, wyłuskuję rzeczy, które mnie inspirują, które są mi w stanie dać coś nowego, które uruchomią pokłady moich szarych komórek, które trafią, nazywając to bardzo jakby górnolotnie, chociaż raz już dzisiaj to padło, w moją duszę, że poruszą jakieś struny mojej wrażliwości, że poruszą moją wrażliwość i odkryją ten świat, który ja nie widzę, który jest do zauważenia inaczej, przez kolegę, przez koleżankę, przez twórcę, twórczynię. Ja ich oczyma oglądam te rzeczy na nowo, oglądam inaczej i one dają mi pewien rodzaj jakby wartości nie tylko wizualnej, ale również takiej metaforyczno-duchowej. Tak jak książki, oglądane filmy, słuchana muzyka. Wspaniale. Wiesz, powiedziałeś prawie praktycznie wszystko. Ja nawet nie powinienem ci przerywać. Ogólnie, bo mówisz tak wspaniale o sobie, o fotografii, o świecie, o życiu, że czuję się trochę winny, że mówiąc jedno czy dwa zdania, to jakby zabierał, jakbym ci zabierał czas. A ja nie zawsze czas. Tak mówię, bo nie mam z kim na ten temat jakby rozmawiać. I po prostu jakby dlatego napisałem tą książkę, bo chciałem, nawet dwie książki, bo ona jest obustronna, bo chciałem podzielić się moim światem. Po to piszemy, żeby dzielić się naszymi przemyśleniami. Ja już to dzisiaj powiedziałem, że musiałem swoje przejść, swoje obejrzeć, swoje wyfotografować, swoje przemyśleć. I to, co napisałem, wzięło się z pewnego dystansu. Ja nie mogłem tego napisać, mając lat 25 czy 30, chociaż moi koledzy młodsi piszą książki, rozprawy naukowe. Ja im zazdroszczę, ale moim jakby bagażem, który niosę ze sobą na tych stronach, jest doświadczenie i dystans. Tego się nie kupi. To trzeba mieć w sobie. To można może wymyśleć, ale to nie będzie prawdziwe. Ja pisząc o fotografii, czy możemy parę zdań o tym? Tak, tak. Nie będzie to chwaleniem się. Chwal się. Nie. Ja po prostu zrobiłem trudną rzecz, bo napisałem, chciałem, to są takie ambicje, przed którymi sam siebie jakby stawiam, żeby zrobić coś inaczej, po swojemu, o czym zaczęliśmy przecież jakby rozmowę, żeby robić po swojemu. Chciałem opowiedzieć o fotografii w taki sposób, jak nie można opowiedzieć na sali wykładowej językiem naukowym czy akademickim. Jest fotografia, która została wykonana z powodu szczególnego charakteru światła. Jak opisać taką fotografię językiem naukowym? Nie da się. Można tylko użyć języka poetyckiego albo literackiego. I ja wymyśliłem sobie, że ja zbiorę część swojej fotografii, wybrałem jakiś zbiór fotografii i zacząłem o każdej z niej pisać. W cudzysłowie, dlaczego ją wykonano. Ale to w cudzysłowie jest bardzo istotne, bo ono jest ukryte bardzo głęboko. Czasem fotografia również powstaje tylko po to, żeby stała się przyczynkiem do zbudowania słów, które gdzieś tam w moim mniemaniu, chęciach i marzeniach ocierają się o pewnego rodzaju literaturę. I to jest inny sposób dzielenia się nie tylko tym, co pokazuję na ścianach, czy w katalogach, czy w albumach, ale również moim światem jakby wewnętrznym, tym doświadczeniem i tym, jak widzę, jak oceniam fotografię, jaka jest rola fotografii, co ze sobą niesie. Oczywiście my wiemy, bo tych książek jest dużo, ale wydaje mi się, że język, jaki został użyty, jest troszkę inny. Literacki podręcznik do fotografii. Tak. To jest najkrótsza recenzja i to jest taki podtytuł, który w tych naukowych jakby wydawnictwach powinien się pojawić. Tak, ja wiesz, w życiu przeczytałem troszkę tych podręczników takich technicznych. No i doszedłem do takiego momentu, że zaczęły mnie nudzić, no bo ileż można
czytać, jak coś ustawić. W pewnym momencie już to wiemy. Potem dochodzi doświadczenie. Mamy swoje sposoby, żeby coś ustawić, zrobić lepiej, stworzyć. A potem przychodzi ten moment, kiedy zaczynamy myśleć, żeby tworzyć fotografię swoją. U Ciebie jest właśnie podręcznik o tym, jak myśleć, jak robić zdjęcia, które wychodzą z nas, a nie które powstają dlatego, że zostały, stały się wynikiem działań, definicji technicznych właśnie. I technicznych, i nawet teoretycznych, bo ja mam bardzo duży zasób, znaczy zbiór książek z teorii fotografii. Zawodowo czasem piszę recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych, czy dorobku do profesury, więc jakby i podpieram się tym językiem naukowym i całą wiedzą naukową, więc jest mi to potrzebne. Natomiast czasem ja po prostu czytając nie rozumiem autora, a jednak trochę w życiu przeczytałem i to zaczyna mi ten taki bagaż przeszkadzać. Ja już po prostu nie wiem, co jest dla mnie ważne i tutaj nie tylko w tej książce, ale również w książce dotykając kolodionu chciałem te takie sensy jakby nie tylko pisać o fotografii, która jest dosyć prosta i o technikaliach, bo to każdy potrafi napisać o jakby technikaliach, ale postawiłem sobie jakby zadanie takie głębsze przed sobą, żeby pewne sensy wyewokować i żeby mówić również o przypadku fotografii, o figurach, o pozach, w ogóle o moim podejściu i o myśleniu o fotografii, więc staram się robić rzeczy, które nie są takie proste. Tak jak tutaj wziąłem wielki aparat wielkoformatowy, który kupiłem w Indiach na eBayu, aparat o wielkości obrazu 20 na 26 cm. Wniosłem to wszystko w dwóch plecakach, w jednym małym miałem swoje rzeczy na zmianę, wiadomo, trzeba coś mieć, kurtkę, buty i tak dalej, a w drugim miałem całą kompletną ciemnię fotograficzną, płyty szklane, aparat, statyw, chemię w butelkach po wodzie, żeby była lekka kuwety, czerwoną lampkę i wywoływałem to w drewutni schroniska samotnie. Oczywiście nie chodziłem po górach, jedyne co mogłem zrobić, to wymyśliłem sobie, że zrobię jakby panoramy, różne zdjęcia sprzed schroniska. Tutaj te kosmiczne, okrągłe ślady, to od razu zdradzę tajemnicę, że to są ślady po moich ciepłych palcach, na których spoczywała płyta szklana i ten eter z alkoholem z warstwy kolodium się ulotnił i te po prostu punkty są nieczułe i są po prostu nienaświetlone. A te palce, które widzicie u góry, tutaj akurat dobrze widoczne na niebie, to są ślady albo po moich palcach, albo po dłoniach, albo po przedramieniach. Po przedramieniu. Ja po prostu chciałem tak bardzo być spójny z tymi górami, które ukochałem, tak bardzo wniknąć w ich strukturę, w ich głębie, że ja po prostu dotykałem się, przylegałem do tej mokrej płyty, żeby być jeszcze bliżej całym sobą w tych górach i wykonałem chyba 10 takich wielkoformatowych negatywów szklanych, które później płukałem w górskim strumyczku i przywiozłem taki zbiór bardzo przedziwnych rzeczy, które są z błędami. Te przypadki w tym kolodionie się zdarzają. I wrócę tutaj do tego słowa kolodion i do słowa ucieczka z ławicy. Ja przez kilkanaście lat fotografując aparatem wielkoformatowym, bardzo tradycyjnie, będąc w tej jeleniogórskiej szkole widzenia, szkole fotografii, postanowiłem urwać się z tej grupy, z tego peletonu, z tej ławicy ryb i znaleźć coś swojego, co będzie mnie definiowało, co będzie mnie określało i co będzie, co najważniejsze, wyróżniało. Bo w sztukach wizualnych to wyróżnianie jest bardzo istotne. I wymyśliłem sobie, że zacznę robić fotografię w poetyce mokrego kolodionu. Wtedy jeszcze tam chyba 3 osoby w Polsce wykonywały i potrafiły zrobić, natomiast żadna z nich nie chciała mnie nauczyć. Więc, a ja jestem bardzo złośliwy i postanowiłem nauczyć się sam.
na przekór wszystkiemu ściągnąłem książki z Biblioteki Kongresu Amerykańskiego w PDF-ach z 1852 i 6 roku. Nakupiłem trochę odczynników chemicznych, żeby mieć na zmianę, bo te tłumaczenie suche przez jakby Google Translate jakby danego specyfiku, nie wiedziałem, które to jest siarczyn, siarczan i tak dalej, więc kupowałem wszystkie trzy. I w końcu doprowadziłem do tego, że ja po prostu potrafiłem wykonywać i posługiwać się kolodionem, a że jestem złośliwy, to ja zacząłem uczyć, im więcej ludzi, tym lepiej, w bardzo przyzwoitych, niskich jakby cenach, żeby tylko roznieść ten ogień, który w suchym lesie zaczął palić się bardzo szybko i dużym ogniem, o czym będzie jeszcze za chwilę. To dzisiaj to już kolodion jest bardzo powszechny i bardzo dobrze, ponieważ to ciekawa technika i jeśli jest pomysł, tak jak u Ciebie właśnie tutaj na tych zdjęciach, jeszcze raz pokażę jedno z tych prac. Wiesz dlaczego ja chciałem właśnie to, bo ono mi troszkę przypomina taki układ nerwowy albo krwionośny. Krwionośny, tam jest kilka tych fotografii, gdzie wywoływacz przez ten przypadek jakby rozlewał się. Zresztą tam jest nawet taki jak w kształcie smoka chińskiego, gdzieś ten oblew. No przypadek w tym kolodionie rządzi się, jest na pierwszym jakby miejscu. Tutaj na dole widzimy takiego smoka i ten krwioobieg, te linie, które są u góry i jakby płyta, która jest niedolana, to wszystko tworzy szczególną poetykę. I oczywiście w kolodionie nie chodzi o tą doskonałość, bo do tego służą inne narzędzia, kamery 4x5 cali. Chodzi o ten przypadek, o to, co się wydarzy na fotografii i przecież nasza jakby mistrzyni Saleman również absolutnie w tym pięknym filmie o sobie mówi, jak jest otwarta na przypadek, na ten pył, który opada na mokrą płytę, na to, co się wydarzy. I to jest jedna wielka niewiadoma. To też jest piękne i ta technika jest bardzo prosta i ona też daje dużo radości i wprowadza ludzi w tą fotografię. Tak dobrze. Ludzie, nie wiem, myślę, że mogą zbliżyć się do medium przez to, że mają coś niezwykłego, coś, co ma swój zapach, coś, co ma formę, coś, co powstaje od razu praktycznie. To też jest istotne, że ten kolodion powstaje po kilkunastu minutach, mamy odbitkę gotową, ambrotyp czy negatyw i to jest fajne. Niefajne jest tylko to, że on jest teraz tak popularny i wydaje mi się, że ci wszyscy, którzy uczą i zajmują się kolodionem są dziećmi moich dzieci, które są dziećmi innych dzieci moich dzieci. Jestem ojcem duchowym tej techniki i dlatego napisałem tą książkę dotykając jakby kolodionu, żeby można było więcej i sensowniej fotografować. I żeby nie chwalić się tylko i wyłącznie zdjęciem takim portretowym, które oczywiście ja też wykonywałem ze studentami, bo to cieszy i każdy chce mieć profilówkę przez chwilę na Facebooku taką, a nie inną. Tak, to ja to absolutnie jakby rozumiem, tylko że to technika, która jest obarczona tą poetyką wizualną bardzo określoną i bardzo trudno jest zrobić coś intrygującego i nowego. Właściwie wszędzie, czy to jest jakby kolodion, czy polaroid, to myślę, że starać się trzeba we wszystkim, w każdej technice, którą używamy. Ja kupując tą książkę szukałem informacji właśnie o kolodionie i bardzo się cieszę, że trafiłem na nią, bo otworzyłeś mi oczy właśnie, żeby się nie bawić kolodionem dla samego kolodionu, żeby nie robić tych portrecików, tylko żeby pomyśleć. Ja wtedy spróbowałem, nauczyłem się i odłożyłem. I powiedziałem sobie, sięgnę po niego dopiero w takim momencie, kiedy ja będę wiedział, co chcę zrobić konkretnie. Nie będę bawił się dla samego technicznego elementu tutaj takiej no, radości w sumie, bo kolodion jest właśnie tym unikalnym, każde zdjęcie jest inne, ale jednak nie ma pomysłu, nic nie robię. Ta książka właśnie uświadamia, że fotografuje się po coś, nie tylko po to, żeby zrobić i mieć to. Tak, jesteśmy tutaj w przestrzeni małej galerii, za nami jest stara galeria z PAF-u i mam przyjemność, wielką przyjemność uczestniczenia w takiej bardzo dużej, bardzo ważnej wystawie, która
na której jakby jestem, wiszę, że tak się wyrażę kolokwialnie, koło moich idoli, koło sław fotograficznych, które kiedyś były moim jakby marzeniem, które mi napędzały, które oglądałem z wypiekami na twarzy ich fotografie. I pokazuję 9 kolodionów, które wydaje mi się, że mają jeszcze jakiś sens. Ja je zrobiłem jakby po coś, z pewnym przesłaniem, z pewną jakby metaforą, która jest w nich zawarta. Prac jest 9, ponieważ 10 przekazałem na aukcję pomocy uchodźcom ukraińskim. Licytowałem. Troszkę mi szkoda, bo była bardzo piękna, ale czegoś się nie robi, żeby pomóc ludziom. Ta fotografia ma dla mnie wielki wymiar taki humanistyczny. Ja używam jej jako narzędzia takiego humanistycznego do pracy jakby nade mną, ze mną i nade mną. I dlatego dzielenie się tym, co mam, co kiedyś ktoś mi dał, ofiarował, pozbywam się bez żalu i potrafię to przeżyć. I cieszę się, że te moje kolodiony trafiły i do Ciebie, Andrzeju, i do Joli Rycerskiej, że potrafiliście jakby ich przekaz odczytać i docenić. Pokażemy tutaj jedną z prac, która wisi właśnie na wystawie. Jest prosto, mniej więcej tak. O. Wybrałem właśnie, tuż przed live'em ściągnąłem ze ściany i zastanawiałem się, które wezmę. I tak intuicyjnie wziąłem właśnie to, bo je bardzo lubię. Tak czuję, chyba najbardziej ze wszystkich, które tam są, jest mi, nie wiem, bliskie. Jest to taka moja odpowiedź. Sztuka karmi się często pytaniem, skąd jestem, dokąd zmierzam. Są znani autorzy dzieł plastycznych, malarskich, którzy się z tym tematem zmierzali. I te moje 9 fotografii już obecnie gdzieś w sposób taki metaforyczny ma pokazać, skąd się wziąłem i dokąd zmierzam. Że tutaj ta jakby metafora, że wyszliśmy z oceanu, że jestem częścią tego oceanu i składam się z takich pierwiastków jak ryby, które wiszą na mojej klacie. I ten taki bardzo klasyczny, fotograficzny jakby portret z zamkniętymi oczyma, bardzo, bardzo spokojnie przyjmując tą swoją i przeszłość, praprzeszłość, przyszłość, która gdzieś na innych fotografiach była wyfotografowana troszkę w innej jakby metaforze. Dziękuję. Jak macie oczywiście pytania, piszcie w komentarzach, bo ja cały czas obserwuję komentarze. Także jeśli będzie jakieś pytanie, to oczywiście przeczytamy je tutaj. Zanim pytanie się pojawi, to jeszcze wejdźmy do folderu 5 Hipstamatic. Ja tu już powiedziałem, że ja w sposób absolutnie taki, ja to bym nazwał higieną widzenia. Ja po prostu nie potrafię przejść obojętnie obok czegoś, co widzę. I do tego wybrałem to, co mamy wszyscy pewnie w kieszeniach, czyli aparat komórkowy. Natomiast posługuję się aplikacją Hipstamatic, ponieważ algorytmy tej aplikacji są, nazwijmy to, troszkę podobne do fotografii analogowej. Za każdym wykonanym jakby fotografią, za każdym uderzeniem w szkiełko tego ekranu, ta fotografia jest inna. To troszkę tam gdzieś przybliża nam do tej fotografii analogowej, do przypadkowości. Korzystam z 3 poetyk i to mi dało pewnego rodzaju wolność i radość. Ja uwolniłem się od tego wielkiego formatu, od kadrowania, od myślenia tym kadrem i matówką. Ja po prostu tutaj jestem bliższy tym takim teoriom fotografii, holgom, żeby za dużo nie myśleć, żeby zdać się na intuicję. Oczywiście to ona jest robiona po coś. Ja też jakby zauważam ten świat, który ma swoje kolory, który coś jakby do mnie mówi. Ja staram się tymi fotografiami mówić do odbiorcy. One są zrobione tak, a nie inaczej. Podchodzę bliżej, podchodzę dalej, wybieram, kadruję. One nie są przypadkowe tylko i wyłącznie. One są przecież skomponowane przeze mnie najpierw w głowie, a później na wyświetlaczu aparatu. Ale myślę, że takie narzędzie, jakim jest telefon, z pewnego rodzaju świadomością tego narzędzia i jakby myślenia i próbowania dania czegoś innego komuś, kto to ogląda, jest również jest szansa na to, że tutaj będzie jakieś
uzyskane powodzenie w tym fotografowaniu nawet śmiesznym telefonem komórkowym, bo tu mamy i iPhone'y 6 i siódemki, jakieś jeszcze inne. I takie zdjęcia, które mógłbym zrobić aparatem obrazkowym i Leicą, i to byłyby reporterskie fotografie. Natomiast tu bardzo się cieszyłem kolorem, wolnością, swobodą, uwolnieniem się od tego myślenia, taką kompozycją, powagą. One są troszkę śmieszne, trochę żartobliwe, surrealistyczne, nade wszystko kolorowe. I to jest drugi zestaw kolorowy, który zrobiłem w życiu. Właśnie zaskakujące, bo kolor i to jeszcze taki bardzo intensywny, ale to jest fajna zabawa, ale przede wszystkim ćwiczenie z patrzenia. Ćwiczenie z patrzenia i tak jak dostrzeganie. Ja po prostu nie potrafię tego, nie potrafię przejść obok. No i być może gdzieś tam jeszcze tych fotografii jest już kilka tysięcy. Gdzieś na pewno będę chciał pokazać kiedyś w jakiejś formie zupełnie innej. Te wszystkie zabawy. Oczywiście to są zabawy, ale na przykład chyba ta fotografia jest szalenie fotograficzna, jeśli przyjąć, że to słowo dzisiaj zostało wytłumaczone, co to jest fotografia. I tutaj telefon absolutnie nie przeszkadza, a wręcz pomaga. Już ja wyobrażam sobie, co będzie za 10, 20, 30 lat, kiedy będziemy oglądali te zdjęcia. One będą coraz bardziej interesujące. Coraz bardziej fascynujące, świat się zmienia i zdjęcia, które oglądaliśmy na samym początku, twoja młodość, dzieciństwo, prostota życia jest fascynująca. Tutaj jest następny etap tutaj życia. Też doświadczam tego świata. Oczywiście te fotografie nie są jakieś szczególnie przełomowe. Gdzieś ten kolor przecież u Egglestona i Oshora też gra jakby pierwsze skrzypce. Ja to wszystko wiem, ale ona również mi służy po prostu. Ja nie wiem, być może ćwiczę jakby widzenie na tej fotografii robionej aparatem w telefonie komórkowym. Świetne ćwiczenie, polecam każdemu. Powinniśmy nie bójmy się, na live'ach zadawać prace domowe dla naszych widzów i to właśnie byłaby taka praca domowa, żeby troszkę popatrzeć na świat, który jest wokół nas i spróbować zrobić zdjęcie. Ja ostatnio słyszałem bardzo fajnej pracy domowej, która ma tytuł Droga i trzeba to zrobić tak, żeby na zdjęciu nie było drogi. Żadnego asfaltu, nic, co wiąże się z tak łopatologicznie z drogą. Świetne zadanie. To dojdźmy do kresu tej drogi. Otwórzmy folder, który się nazywa Medytacje. Bo myślę, że tej fotografii jest dużo. Oczywiście ja tych folderów tutaj mam sporo. One jeszcze są jakby pod folderami. I gdzieś twórcy dochodzą do pewnego rodzaju ściany czasem. Ściana nas ogranicza. Robimy fotografie, robimy zestawy, robimy serie, wystawy, projekty. One się kończą. Muzyk nagrywa album. I pytanie, co dalej? Fotograf robi zdjęcia. Co dalej? Dochodzi do ściany. W pewnym momencie dochodzę ja do ściany i olśnienie. Skoro jestem przed ścianą, to ja zacznę fotografować. I na razie pokazuję fotografie, które są z prezentacji tych wielkoformatowych fotografii, które na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią, bo to są prostokąty o jakiejś określonej gamie szarości. To są fotografie wykonane bardzo perfekcyjnie, technicznie. To są fotografie z wielkoformatowych aparatów, z najlepszymi obiektywami, skanowane w najlepszych skanerowniach w Polsce, precyzyjnie odbijanych. Ich jakość techniczna jest jakby niezwykła, nawet taka, że gdzieś przez przypadek na krawędzi kadru zarejestrował się pająk, a jedna z pań na wernisażu myślała, że to jest pająk, który chodzi i chciała go tak strząsnąć ręką z tej fotografii, z tej szarej kartki papieru. To ten cykl, który widzicie, nazwałem medytację, bo
interesując się sztuką, a zwłaszcza w tym momencie sztuką Opałki, Reinharda i jeszcze paru innych kolegów, Rodko, stwierdziłem, że najważniejsze dla mnie w tym momencie rozwoju moim jest to nie, co jest przed wzrokiem, przed głową, tylko co jest z drugiej strony za głową. Wszyscy mamy dążenia, pragnienia. Chcemy wykonać fantastyczną fotografię, superkolorową, która będzie, nie wiem, dowcipna, albo surrealistyczna, albo dramatyczna, która będzie opowiadać, albo która będzie miała niezwykłą formę. Chcemy coś, ciągle coś chcemy. A mi się chciało nic nie chcieć. Rozbroić się zupełnie. Stanąć niemal nagi przed ścianą, przed którą na wschodzie się medytuje. Odciąć wszelkie sygnały haptyczne, które do nas docierają. Zrobić fotografię, która będzie antyfotografią. Bo nas zaprzecza fotografii, bo tutaj nie ma nic fotograficznego. Ale z jednej strony, bo z drugiej strony jest to najbardziej dokumentalna fotografia. Najbardziej technicznie wyrafinowana dokumentalna fotografia monochromatycznego kawałka ściany. I oczywiście ten cały cykl działa tylko w koncepcie. To jest konceptualna wystawa. I znowu postawiłem przed sobą pewną trudność, bo zacząłem o rzeczach, które są jakby przynależą może bardziej do terytorium sztuki, opowiadać fotografią. I to było niezrozumiałe dla fotografów, bo nie było fotografii. A dla tych od sztuki, bo to nie było malarstwo, tylko fotografia. Gdzieś znowu jakby nastąpiło rozejście się. Natomiast absolutnie świadomie przez 2 lata fotografowałem wielkim formatem, zapisując szerokość i długość geograficzną. I te fotografie mają jakby podpisy, które się różnią. Ściany się różnią tak jak my, biała rasa, różnimy się jeden od drugiego. Inna rasa jest dla nas bardzo podobna i te ściany dla nas też są bardzo podobne, ale przecież one są inne, jak inni są ludzie, których fotografujemy. Są to ściany monochromatyczne, nie jakieś stare, niezniszczone, które mają oddziaływać i medytować nasz umysł, uspokajać, a przede wszystkim zmusić do myślenia, co jest z tyłu za gałkami ocznymi. Ja tak się zastanawiam, czy prezentując te prace, jaki był odbiór? Czy widz zrozumiał twoją intencję? Czy przyszedł... Nie wszyscy. Marek Szyryk to jest świetny artysta, na pewno pokaże coś dobrego. Tak, nagle zderza się ze ścianą. Też zderzyłem się ze ścianą. I ja po prostu pokazałem to w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, po raz pierwszy tą wystawę. I przyszła ekipa techniczna i pytała się, gdzie są te dzieła, które mają wieszać, bo myśleli, że to są podkłady zaledwie. Jeden z lepszych architektów opolskich przyszedł i powiedział, że to jest najlepsze, co widział od wielu lat, bo to jest tak nowe w myśleniu. I że zna wiele betonowych ścian w willach, gdzie te fotografie dobrze by wyglądały. Nie w sensie jakby dekoracyjnym, ale myślę, że w takim myśleniu o, tak jak Opałka zapisywał czas, to ja tu podjąłem się próby zapisania niemożliwej ilości ścian na fotografii takich samych. I podszedł do mnie młody człowiek, który powiedział, że on mi bardzo przeprasza, ale on tego zupełnie nie rozumie. I miał odwagę, żeby do mnie przyjść. Ja mu zacząłem tłumaczyć i później zapisał się na studia zaoczne do Łódzkiej Szkoły Filmowej. Zrobił u mnie bardzo ciekawą pracę magisterską. Przełamał się, bo chciał dowiedzieć się czegoś więcej. Chciał czegoś więcej. Ale w pewnym momencie stwierdziłem, że oczywiście mógłbym wykonywać te ściany do końca życia i jeden dzień dłużej. Natomiast w związku z tym, że ludzie nie rozumieli tego konceptu, tej fotografii bardzo konceptualnej, stwierdziłem, że nie będę oglądał się za siebie i na nich i poszedłem dalej. I o to chodzi właśnie, żeby robić swoje i nie będę płakał, że po prostu ludzie mnie nie rozumieją, bo mają do tego absolutnie prawo. I stwierdziłem, że pewna przemiana, pewne doświadczenie, znowu to doświadczenie się pojawia
jest już we mnie, jest ze mną i po prostu idę dalej. Wiesz, no nie każdy musi zrozumieć. Dla niektórych jest to wstrząs, ponieważ nagle uświadamiamy sobie, że możemy w nieskończoność szukać tego świętego graala fotograficznego, idealnego kadru, tworzyć no coś, co według nas jest niesamowite. I zawsze mamy tą ścianę przed sobą. Ty ją pokazałeś od razu, nie bałeś się. Po prostu, tak jak powiedziałeś, stanąłeś nagi. Stanąłem nagi, miałem odwagę, bo to jakby wiem, że ryzykowałem. Ale też wiem, że to ma, czy to miało, nazwijmy już w czasie przeszłym, że to miało taki ciężar konceptualny do swój własny. I wcale się tego absolutnie nie wstydzę, nie wypieram. To było bardzo trudne, bo w ogóle fotografia konceptualna jest trudna, ta jest bardzo trudno dekodowalna. Tu bez jakby opisu też się nie obejdzie. I trzeba było iść dalej. I poszedłem dalej, zacząłem analizować siebie, wracam do raju. Zrobiłem taki cykl fotografii, który mówi trochę o mnie, o moim miejscu w świecie, o tym, co mnie stworzyło. Wykorzystałem tutaj takie trzy języki. Język fotografii dokumentalnej, zrobionej tu i teraz, w tych miejscach, które dla mnie będą ważne. Kolodion przeskoczymy, bo on tutaj jest z tego trzeciego rozdania. I pomieszałem to ze swoimi fotografiami z dzieciństwa, sytuując się później... Następne poproszę. O, i to jest ten płaszczyk, który moja mama trzymała z 50 lat. Nie wiem po co, chyba tylko po to, żebym mógł zrobić tą fotografię. Jesteśmy sentymentalni. Ten portret, autoportret z tym kubraczkiem, który był na wcześniejszej fotografii. Ja po prostu próbowałem zrobić porządek ze sobą, określić się, skąd się wziąłem, co mnie stworzyło, co mnie zbudowało. I zrobiłem te fotografie w tych dwóch jakby porządkach archiwum rodzinnego i fotografii dokumentalnej, zrobionej w tych przestrzeniach. Nie chciałem odwzorować siebie, oczywiście nie chciałem ubierać się w ten kubraczek, bo bym się nie zmieścił, ani też trzymać jakieś kurki, tylko żeby tak sentymentalnie i metaforycznie wrócić do tego, co mnie zbudowało i żeby określić siebie jako fotografę. Natomiast jako trzecią rzecz pokazałem ten zestaw jakby kolodionowy, troszkę inny od tego, trochę metaforyczny, skąd się wziąłem i dokąd zmierzam, bo skąd się wziąłem, to już dzisiaj powiedziałem, że jestem, że po prostu wszyscy wyszliśmy kiedyś z oceanu, z praoceanu, a tu widzimy fotografię, która jest naszym chyba wszystkim pisana, bo kiedyś nami żywić się będą korzenie roślin najróżniejszych i drzew. Czy czujesz się fotografem zdefiniowanym, czy uważasz, że masz swój styl, czy cały czas poszukujesz? Gdzieś ten styl miałem, kiedy przez te kilkanaście lat fotografowałem bardzo tradycyjnie, nazwijmy to w klimacie Jeleniogórskiej Szkoły Fotografii. A później stwierdziłem, że nie chcę też, żeby to zabrzmiało, że skakałem z kwiatka na kwiatek, ale że to, co mówią wszyscy, że cel nie jest istotny, tylko droga. Że poznawanie, doświadczanie świata, fotografii, jej takiej odsłonie różnej, bardzo dużo mi daje i mnie rozwija. I mój kolega, operator filmowy, mówi, że miałem odwagę odejść z Jeleniogórskiej Szkoły Fotografii, żeby robić swoje. Odszedłem z miejsca, gdzie mi było dobrze, gdzie mam dalej przyjaciół. Ja ich bardzo cenię i lubię, natomiast chciałbym podążać swoją własną ścieżką, swoją własną drogą, bo to już dzisiaj powiedziałem, w sztukach wizualnych ta wyróżnialność jest bardzo ważna. Ja porzuciłem wygodne takie kapcie na rzecz czy bosych nóg, czy swoich własnych ścieżek, może pokręconych, ale wierzę, że one, nie wiem, gdzie mnie zaprowadzą, bo to jest nieistotne, ale dadzą mi tyle w zamian w moim życiu, w moim odczuwaniu świata, że
to jest dla mnie ważne, że ta fotografia jest przede wszystkim ważna dla mnie. Mniej dla widza, tylko dla mnie. Po prostu ona mnie buduje i tworzy. A jeśli znajdę kogoś, kto powie, chłopie, podoba mi się to albo tamto, albo wiesz co, myślę o swojej fotografii, czy mnie słuchać? Słychać jeszcze? Słychać, tak. To będzie ta wartość dodana, która jest bardzo cenna i czekam na nią. To ogólnie piękne życie. Tak myślę, że znalazłeś... To ci od razu powiem, piękne, bo z fotografią. Tak. Ja też tak czuję, wiesz, fotografia karmi mnie. Ładuje moje baterie, jakby to jeszcze nie nazwać, czuję, że bez niej nie potrafiłbym żyć. Czułbym się pusty, matowy, jak, w sumie jak ta ściana troszkę. Jeszcze wrócę do twojej ściany, bo przypomniała mi się rozmowa w tym samym miejscu właśnie z Krzysztofem Pruszkowskim i jego katastrofami pokazanymi w Łodzi. I wiele osób właśnie powiedziało, że nie rozumie katastrof. I Krzysztof Pruszkowski jest jakby określony przez fotosyntezę, którą tworzył przez wiele, wiele lat. Ty w swoich pracach jesteś bardzo różnorodny i myślę, że ta ściana u ciebie jest bardziej czytelna niż właśnie katastrofy Krzysztofa Pruszkowskiego. Może dlatego, że zderzyłeś się ze ścianą, albo... No myślę, że każdy się zderzył ze ścianą. Każdy się zdarzył. Ja tutaj widzę, mamy jedno pytanie, na które odpowiem już, żeby odpowiedzieć. Jak oceniasz wrażliwość studentów na przestrzeni lat? Czy zauważasz, żeby na przestrzeni ostatnich 30-40 lat zachodziły jakieś zmiany, które zapiszą się w historii sztuki wizualnej w związku z rozwojem technologii, która zaczęła nas otaczać? Ja nauczycielem jestem chyba 35 lat. Natomiast w szkole wyższej zaledwie 17. Natomiast muszę powiedzieć, że przychodzi młodzież, jeśli chodzi o ten świat wizualny, interesująca, że oni dużo oglądają, dużo widzą, są wrażliwi, oni są coraz bardziej wrażliwi i jest dobrze, jest dobrze. To znaczy tak, nigdy nie wiemy. Ja mówię, że jednej rzeczy nie można na egzaminie wstępnym ocenić. Pracowitości. A uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna cecha dla twórcy. Nie mówię już artysty, mówię twórcy, że ta pracowitość, praca nad sobą, praca nad swoim stylem, widzeniem i tak dalej, jest bardzo ważna, bo widziałem wiele zdolnych młodych ludzi, którzy po prostu jakby porzucali to, co osiągnęli, nie potrafiąc cieszyć się tym, co mają, i szli sobie dalej, uciekali, wychodzili, szare życie ich wciągało i proponowało swoje szarości. Natomiast wierzę w pracę i w taki upór, że uporem i pracą można dużo osiągnąć, czego chyba jestem świadkiem. Przykładem. Więc Kasiu, odpowiadam, że przychodzą bardzo światli, młodzi, fajni ludzie i to jest fajne. Ja się tak zastanawiam, czy dzisiejsza młodzież jest bardziej niecierpliwa ze względu na ułatwienia technologiczne, bo wiesz, myślę o ciemni na przykład, że dzisiaj trudniej jest mi uczyć ludzi w ciemni, bo chcieliby od razu efektu. Jak to jest, jak ty odbierasz? Tak, to jest ten świat, to pokolenie, które ma wiele rzeczy od razu. I to no, nie ma się co dziwić, rodzice wychowują. Ja też chciałbym, żeby moja córka miała szybciej niż ja, lepiej niż ja, żeby nie powtarzała moich błędów. I oni tak żyją. Żyją chwilą, żyją Instagramem, żyją tysiącem obejrzanych zdjęć w ciągu 3 sekund. I tacy są, inni nie będą. Może być tylko gorzej, więc i tak cieszę się i szanuję to, co... A naprawdę ten kontakt z młodymi ludźmi jest szalenie inspirujący i stymulujący. Ja się być może więcej uczę od nich, niż oni ode mnie, co nie znaczy, że jestem wampirem, który jakby czerpie swoją siłę i swoje soki z młodych ludzi.
tylko oni są mi przeszkodą. Ja muszę być metr przed nimi, albo przynajmniej z 20 cm, żeby więcej wiedzieć, ładniej mówić, inspirować. Jakby to są zadania nauczyciela, bo oni się strasznie szybko uczą. To po prostu muszę przyznać, że ich sposób uczenia się, czy też przyswajania informacji, bo nie mylmy informacji z wiedzą, jest jakby niezwykły i w tej ciemni, ale oni chcą po prostu. Akurat no, trafia do nas taki sort, którym w części się chce. No wiadomo, że są tacy, którzy są mniej zainteresowani, ale przecież nie możemy zadowolić każdego. Każdy z nas, niech sobie wybierają to, co im w życiu gra i to, co jest im bliskie. Każdy szuka swojej ścieżki. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy i jak można zdefiniować wrażliwość fotograficzną? Kto to mi je zadał? Przemysław. To ja już wiem, to ja już znam tego autora. Wrażliwość fotograficzną, zdefiniować wrażliwość fotograficzną. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo musiałbym książkę napisać i to raczej taką z pola teorii fotograficznej, która byłaby strasznie trudna do przeczytania. Bo wrażliwość może być na wiele różnych sposobów ewokowana, pokazywana. Że przecież tej fotografii jest tyle, rodzajów fotografii jest tyle, że ktoś, kto będzie wrażliwy, mamy kogoś, kto będzie wrażliwy na sytuacje uliczne, na reportaż. Tak, mamy taki jest rodzaj wrażliwości, którego medytacje, tutaj tego Marka, który był pokazywany przed chwilą, tych drzew, fragmentów skał, traw, nie dotyczą, bo on ma zupełnie inną wrażliwość. I tutaj nie ma jednej jakby miary na coś takiego. Dziękuję. Może za 2-3 lata przeczytamy trochę szerzej w książce. Może jak, to Przemek, jest... jak Przemek tu będzie dalej zadawał takie pytania, to tak. No napisał, no to czekam. Więc na pewno będzie to bardzo ciekawy podręcznik fotograficzny. Troszkę inaczej o fotografii. Ja myślę, że ty edukujesz już na takim poziomie, gdzie już ta wiedza techniczna no, przestaje być już przydatna, bo ona jest po prostu w krajobiegu każdego fotografa i teraz trzeba otworzyć inne części. Wiedza jest wtórna, a to znaczy ta jakby część technologiczna i jakby techniczna, ja wiem, bo jakby mi wolno już mówić, jest absolutnie wtórna i jest do nauczenia i w ogóle nie powinniśmy o niej myśleć, bo o niej myślimy i ona nas nakręca i ja to doskonale rozumiem, tylko że istota leży gdzie indziej. I to jeszcze jest istota tak schowana, że naprawdę nie ma znaczenia, czym my wykonujemy fotografię, czy pinholem, czy telefonem, czy smieną, czy zenitem, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Liczy się obraz, rzecz absolutnie końcowa. Czy on będzie uwikłany w konteksty konceptualne, czy będzie tradycyjny, czy będzie falował, czy będzie w 3D, czy będzie taki, czy inaczej. My po prostu prezentujemy jednak jakąś formę, która ma swoją, coś, co ma swoją formę, przepraszam, zaplątałem się, widzowi, który jest jakby ostateczny. Ja zadam teraz ostatnie pytanie, bo to wiąże się właśnie z edukacją i osobami, których spotykam, które przychodzą do studium SPAF-u rozwijać się artystycznie. Ile według Ciebie trwa proces takiego rozwoju? Bo niektórzy chcą bardzo szybko, myślą, że dostaną właśnie taką definicję, nauczą się od razu i będą artystami. Jak to według Ciebie wygląda? No u nas wygląda tak, że wydaje mi się po tych latach, z moich obserwacji, wiesz, jak ktoś przychodzi 8 godzin dziennie, ma zajęcia z kilkunastoma profesorami, za rok ma znowu 8 godzin dziennie zajęcia z kilkunastoma profesorami, to ja mówię młodym ludziom, żeby się nie przejmowali, że mają chaos, że jest im jakby podawany chaos, że mają mnóstwo plew i muszą znaleźć coś swojego, muszą po prostu otrząsnąć się i stanąć na własnych nogach, zacząć stawać na własnych nogach. I wydaje mi się, że
z tego co widzę, że ten trzeci rok zaczyna być już rokiem, kiedy oni już coś wiedzą, coś czują i zaczynają określać się. Pomijając te gwiazdy, które mają spory talent, ale które szybko gdzieś tam znikają w przestrzeni i w czerni kosmosu, to ci pracowici budzą się na trzecim roku, żeby już pracować nad sobą, bo już wiedzą, swoje usłyszeli, swoje zobaczyli, swoje wyfotografowali, no to teraz trzeba szukać tego swojego. No tak, to jest taki moment, najpierw jest, jak Jola Rycerska mówi, jesteśmy gąbką, która chłonie, a potem dopiero przychodzi ten moment, kiedy coś oddajemy z siebie, wychodzi, zaczynamy tworzyć. I u jednych jest to troszkę szybciej, u innych wolniej, ale ja myślę, że kiedyś mi się wydawało, że już jestem zdefiniowany, że już wiem, czego chcę. Wchodząc do SPAF-u właśnie z swoim projektem, wydawało mi się, że ja już bardzo dobrze jestem przygotowany i będę po prostu tylko rozwijał swój pomysł artystyczny. Po paru latach to, co wtedy wydawało mi się stuprocentową pewnością taką, że stało się jakimś takim totalnym bezsensem, że ja po prostu siedziałem w takim wąziutkim świecie i nie potrafiłem patrzeć szerzej. Dzisiaj ta fotografia jest dla mnie zupełnie czymś innym i z taką zachłannością poszukuję nowej wiedzy, nowych doświadczeń, nowych odczuć. I cieszę się z następnych lat, bo wiem, że będzie tego jeszcze więcej, będzie bardziej intensywnie. Tylko trzeba się otworzyć. Tak, to jest bardzo jakby ważne i jakby dla mnie cenne. Ja to powtarzam bardzo często, że trzeba być otwartym na różne bodźce. Ja też mówię, że my powinniśmy generować w sobie mnóstwo różnych bodźców. I to nie jest ważne, czy my słuchamy, nie wiem, hip-hopu, czy muzyki poważnej, czy my czytamy literaturę taką czy owaką, czy oglądamy obrazy w muzeach, czy po prostu świadomie spacerujemy, ale my musimy w tą naszą wewnętrzną gąbkę wtłaczać wodę, płyny jakieś, żeby one w przypadku jakby potrzeby naciśnięcia, żeby one miały czym wytrysnąć. Nie możemy być puści w sobie, w środku, w głowie, nic nie widzieć, nie czuć, nie przeżywać wcześniej. Myślę, że takich osób jest bardzo, bardzo mało. Takich jakby geniuszy, którzy żyją bez czegokolwiek, co jest jakby potrzebne innym ludziom. Ja dużo czytam, dużo słucham, staram się jakby wartościować, układać na różnego rodzaju półkach, mieć tą świadomość, budować tą świadomość, myśleć o zależnościach, o przynależnościach. Tak pracuję ze sobą. Wspaniałe życie i życzę ci, aby trwało w tym stanie jak najdłużej. Osiągnąłeś chyba to swoje szczęście, tak, życia? Ja mam fotografię. Myślisz, że jest coś jeszcze? Ja mam fotografię i mam żonę Beatę i jestem absolutnie szczęśliwy, jakby bezmiernie. Natomiast tak jak dzisiaj zażartowałem, że na koniec płyta z napisem fotograf, to też będzie fajne, bo ewidentnie jestem fotografem, czuję się fotografem, jestem w tym absolutnie spełniony, pełen radości. Radości z fotografii, radości z doświadczania świata. To jest rzecz nieprawdopodobna, jak dużo miałem szczęścia w życiu. Szczęście, które wyszło z nieszczęścia. Właśnie, ja też nad tym się zastanawiam. Gdzieś tam moja ścieżka życiowa była też bardzo pogmatwana i jednak ta fotografia okazała się tym moim zbawieniem i moim szczęściem ostatecznym, która daje mi to poczucie właśnie spełnienia coraz większego z roku na rok. I więc bardzo się cieszę na dalsze moje życie. I to jest, jak niektórzy się boją swojej emerytury, co ja będę robił, tutaj to chociaż mam co robić w pracy, no i usychają. A ja, poznając fotografów typu Tomek Sikora, 75 lat, Zbyszek Furman z radością życia,
czy inni ponad 80-letni. Myślę sobie, choćby właśnie Konrad Polesz, mój ostatni gość na poprzednim live, ponad 80-latek, i on ma pomysły na dalsze życie. Tak, bo tutaj wiek, to jest piękne. Wiek, tak, bo tu wiek nie przeszkadza. Ja oczywiście już mam, skopiowałem 200 odbitek barytowych 30x40 z jakiejś kolejnej swojej wystawy. Ja wciąż fotografuję i rozwijam taką wystawę, którą gdzieś tam wcześniej jakby zacząłem. I wydaje mi się, aby nam wszystkim jakby pomysłów starczyło i tej chęci, bo fotografia jest dość prosta, jest łatwa, czyli możemy absolutnie, jakby będąc obarczeni już tym wiekiem, dalej tworzyć. Akurat z tą fotografią jest tak, że dajemy sobie radę, byle umysł był świeży i byle wciąż poszukiwał, czegoś chciał i proponował rzeczy, które są ciekawe również dla młodych ludzi. Nie? Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, moim gościem był Marek Szyryk. Szkoda kończyć, ale patrzę na zegar i no zamęczam Cię już prawie 2 godziny. To ja już i tak spóźniłem się na ten pociąg, który miałem jechać. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś jeden został. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za komentarze. Dziękuję za bycie z nami. No szkoda kończyć. Ale cóż, dziękuję, że byliście z nami. Ponad 50 osób, no, uwielbiają Cię naprawdę, bo mało... Nie wiem kto, ale dziękuję. Mało ostatnio ludzi jest online. Zmęczeni, skończył się COVID, tak, tak, i już zmęczeni. Nie siedzimy tak często przy komputerze jak kiedyś. Jest dużo podziękowań, piękna opowieść, inspirująca. Pozdrowienia dla Ani. O, moja żona serduszko mi przysłała. Tak, to pokażemy. I to na koniec. Kończymy. Jak zwykle szkoda. Dziękuję, do zobaczenia gdzieś tam kiedyś. Do zobaczenia. Ze mną widzicie się za 2 tygodnie na następnym live Fotoformy. Do zobaczenia.